Psychologiczne znaczenie opowieści biblijnych. Wykład drugi. Księga Rodzaju. Chaos i porządek. No dobrze, pomyślałem sobie, że tym razem faktycznie omówię coś z opowieści biblijnych. A nawet kilka z nich. Jak powiedziałem ostatnio, będę je omawiał tak szybko, jak będę w stanie. I postaram się podejść do tego zadania tak wyczerpująco, jak to możliwe. Oczywiście prawdopodobieństwo, że uda mi się omówić całą Biblię, jest bardzo nikłe, ale przejdźmy przez kilka głównych opowieści. Na samym jej początku, i to jest dobry start. A następnie, zakładając, że wszystko pójdzie dobrze, może postaram się zrobić to ponownie jesienią albo w przyszłym roku. Zakładając, że wszystko będzie działać jak należy za rok. A to dosyć odległy czas. Dobrze, tak więc domyślam się, że możemy zacząć. Tydzień temu opowiadałem wam o wersecie z Nowego Testamentu, z Ewangelii według świętego Jana, opracowanej, aby stanowić paralelizm do początku Księgi Rodzaju. To jest bardzo ważny werset i chciałbym to podkreślić, bo Biblia jest księgą, która była pisana w przód i wstecz na przestrzeni wieków. W pewien sposób jak większość książek. Ponieważ kiedy piszesz książkę, gdy jesteś pisarzem, gdy napiszesz zakończenie, dopracowujesz początek i tak dalej. Ma więc to dziwne wrażenie liniowości czasu. Ale nie jest liniowe. To jest tak, jak Bóg w pewien sposób stojący poza czasem. To jest twoja księga i może się zmieniać w dowolnym miejscu i czasie. A ludzie, którzy zbierali księgę w jedno, raczej te księgi razem, wykorzystali to w pełni. To daje całej opowieści te dziwne paralelizmy. W wielu, wielu miejscach, w ogromnej liczbie miejsc. A to jest jeden z największych paralelizmów, przynajmniej w interpretacji chrześcijańskiej, która oczywiście zalicza do Biblii Nowy Testament. To jest ten dziwny pomysł, że Chrystus był tym samym czynnikiem albo siłą, której Bóg użył na początku czasów, aby rozkazać chaosowi przemianę w ujarzmiony, nadający się do zamieszkania porządek. A to jest bardzo dziwny pomysł. To nie jest coś, co może być łatwo pominięte jako przesąd. Po części dlatego, że jest to tak dziwne. To nie podchodzi nawet pod definicję przesądu. To jest coś w rodzaju marzenia sennego. Ja patrzę na wiele idei biblijnych jako na idee przypominające sen, które leżą u podstaw naszego normatywnego poznania i które ustalają podstawy, na których nasze bardziej wyrażalne i jawne idee się rozwinęły. I to jest bardzo skomplikowane. Ta idea jest tak skomplikowana, że nadal zanurzona jest w przedstawiającej sen formie, ale wydaje się mieć coś wspólnego z prymatem świadomości. To jest jedno z największych zagadnień. Dotyczy struktury rzeczywistości, o ile mogę to powiedzieć. Bo każdy, od fizyka do neurobiologa, debatuje nad tym. Coś, o co ustawicznie potyka się obiektywne postrzeganie świata, wydaje mi się być świadomością. Świadomość ma cały zakres dziwnych cech. Na przykład, nie jest do końca jasne, co stanowi czas, albo przynajmniej trwanie, jeśli nie byłoby świadomości. Niełatwo również zrozumieć, co stanowi istnienie, jeśli nie byłoby świadomości. Bo to wydaje się być to, jeśli wyświetlany jest film, a nikt go nie ogląda, wiem, że brzmi to jak idea drzewa w lesie, ale to zupełnie nie to. Jeśli film jest wyświetlany, a nikt go nie ogląda, na jakiej podstawie możesz powiedzieć, że w ogóle wyświetlany jest jakiś film? Bo film wydaje się być doświadczeniem filmu, nie obiektywnymi składnikami filmu. I to jest coś, co dotyczy świata. A przynajmniej do tego stopnia, w jakim my w nim jesteśmy jako istoty ludzkie. Co zależy od świadomego doświadczania świata. Oczywiście można odizolować świadomość od świata i powiedzieć, gdyby nas tutaj nie było, gdyby coś takiego jak świadomość nie istniało, wszechświat funkcjonowałby w sposób, jaki teraz funkcjonuje. Ale oczywiście wszystko zależy od tego, co masz na myśli mówiąc kosmos, wygłaszając takie stwierdzenie, bo to jest coś w subiektywnym odbiorze rzeczywistości, co nadaje jej rzeczywistość. A przynajmniej jest to jeden ze sposobów patrzenia na to. Chociaż jest to bolesne, ponieważ to definiuje nasze istnienie. Nie jest bezzasadnym nadanie świadomości metafizycznego prymatu.
A ta idea sięga jeszcze głębiej, bo mamy fizyków. To nie są trywialni fizycy. To są ludzie jak John Wheeler, którzy uważają, że w pewnym sensie świadomość pełni rolę stwórczą w przemianie chaotycznego potencjału istnienia do pełnego istnienia. I on myśli w ten sposób. Po prawdzie to on już nie żyje. Uważał on, że odgrywa on rolę stwórczą. A z perspektywy neurobiologicznej, a z perspektywy naukowej, świadomość nie jest czymś, co rozumiemy. Nie sądzę, żebyśmy mogli w ogóle ją zrozumieć. Coś, czego nie potrafimy uchwycić za pomocą naszej podstawowej materialistycznej filozofii. Nie wiem, dlaczego tak jest. To jest dosyć frustrujące dla naukowca, ale nie jest dla mnie jasne, czy mamy jakiekolwiek postępy w zrozumieniu świadomości. Mimo, że staraliśmy się ją zrozumieć przez setki lat i nawet mimo tego, że psychologowie i neurobiolodzy i tak dalej, naprawdę wkładają wiele wysiłku w zrozumienie świadomości. Z naukowego punktu widzenia w ciągu ostatnich 50 lat. Tak więc, mnie ta idea wydaje się być tym, że Bóg użył słowa, żeby wydobyć dający się zamieszkać porządek z chaosu, u zarania dziejów, co jest z grubsza właściwym sposobem myślenia o tym. Wydaje mi się to głęboko powiązane z pomysłem, że to, co czynimy jako istoty ludzkie, jest napotykaniem czegoś jak bezkształtnego i pełnego możliwości chaosu. My nie jesteśmy oczywiście wszechwiedzący. Nie możemy robić cokolwiek chcemy. Napotykamy chaotyczny, bezkształtny potencjał. To jest to, z czym się zmagamy. I w pewien sposób używamy naszej świadomości, aby nadać temu formę. I to jest to, jak ludzie działają. Jeśli popatrzymy na to, za kogo się uważają, to jest to, co robią. Mówisz ludziom rzeczy takie jak: powinieneś realizować swój potencjał. I stwierdzasz tym samym, że jest coś w tej osobie, co jest czymś więcej niż sytuacja obecna, a co mogłoby być, jeśli tylko uczestniczyliby oni w tym procesie, w sposób właściwy. I każdy wie, co to znaczy. Nikt nie zachowuje się, jakby zadano mu zagadkę, kiedy to mówisz. Może widzisz sytuacje w swoim życiu, które są pełne możliwości. Czasem jesteś ekstremalnie podekscytowany, kiedy natrafiasz na coś, co przedstawia sobą ogromny potencjał. Bo to, co widzisz, to jest coś, co może być. Widzisz przyzywającą cię przyszłość, a co mogłoby się stać, gdybyś tylko oddziaływał na to właściwie. I to uruchamia twój układ nerwowy, na bardzo podstawowe sposoby. My nawet rozumiemy, jak to następuje, w stopniu, w jakim rozumiemy, jak działa układ nerwowy, bo układy, które pośredniczą w przekazywaniu pozytywnych uczuć, którymi rządzą, w dużym skrócie, neuroprzekaźnik dopamina, który ma swoje korzenie w pradawnym podwzgórzu, bardzo, bardzo archaicznej podstawowej części mózgu. To reaguje na potencjał, który jest możliwością uzyskania czegoś nowego i wartościowego. Odpowiada na pojawiający się potencjał przez aktywny ruch naprzód i zaangażowanie. Także angażujemy się w świat jako potencjał. To jakby świadomość to robiła. Także mamy taką ideę. I to jest główna idea, która jest przekazywana w Księdze Rodzaju 1. Coś w rodzaju... I widzicie, to jest też w mitologii. Przynajmniej na tyle, na ile ja byłem w stanie to zebrać. Mamy do czynienia zawsze z trzema elementami sprawczymi, które kreują istnienie. U podstaw mitologii światowej. Jedną z nich jest ten bezkształtny potencjał, który przemienia się w istnienie, gdy się z nim wejdzie w interakcję. Temu zwykle nadawana jest natura kobieca. I wydaje mi się, że to dlatego, że jest to źródło, z którego wszystko wyrasta i w czym znajduje początek. I to jest coś w tym stylu. To jest bardziej złożone, ale pozostawmy to w takiej formie. I następnie mamy strukturę interpretującą, która musi się zmagać z bezkształtnym potencjałem. I wydaje mi się, że to jest coś, do czego nawiązywał Immanuel Kant, kiedy krytykował pojęcie, że wszystkie nasze informacje pochodzą od zmysłów, co byłoby czystą perspektywą empiryczną. Prawda? Bo kiedy napotykasz świat, napotykasz go za pomocą struktury poznawczej, która jest już ukształtowana. Także ta struktura już jest wewnątrz ciebie. Bez tej struktury a priori nie byłbyś w stanie wziąć tego bezkształtnego potencjału i nadać mu postać, strukturę. Wydaje mi się to związane w pewien sposób z ideą Boga Ojca i postaram się rozwinąć ten pomysł bardziej. To jest przekonanie, że jest coś w każdym z nas, co przemienia każdego z nas, co jest głęboko strukturalne, co jest częścią tego starożytnego ewolucyjnego i kulturowego procesu, który umożliwia nam zmaganie się z tym bezkształtnym potencjałem i kreowanie rzeczywistości, ogólnie rzecz biorąc. I element końcowy, który wydaje mi się być czymś jak sama świadomość, świadomość, która zamieszkuje w jednostkach. Także nie tylko masz strukturę, struktura ma również zdolność działania w świecie. I to jest tak, jakbyś nadawał martwej strukturze życie. Coś w tym stylu. I o ile mogę powiedzieć,
Sformułowanie Trójcy, które charakteryzuje chrześcijaństwo, jest czymś jakby bezkształtny potencjał, który nigdy nie uzyskał w chrześcijaństwie statusu bóstwa. I następnie przekonanie, że jest ta a priori interpretująca struktura, która jest konsekwencją naszego starożytnego istnienia jako stworzeń. To sięga tak daleko wstecz, jak jesteśmy w stanie sięgnąć, pojęcie struktury, a następnie ideę świadomości, która jest narzędziem tej struktury, która wchodzi w interakcję ze światem i nadaje mu rzeczywistość. I to jest słowo, ile mogę powiedzieć. Także podejście jest takie, że jest to ojciec, jest to struktura, a następnie syn, to jest transcendencja, która charakteryzuje świadomość jako taką. Następnie syn, to, jak on przemawia, co jest działającą zasadą, przemieniającą chaos w porządek. To jest tak złożony pomysł, przynajmniej dla mnie. Jest w tym coś, co jest poprawne przynajmniej z fenomenologicznego punktu widzenia. Masz strukturę interpretującą. Nie rozumiałbyś bez niej niczego. Twoje ciało jest strukturą interpretującą. Wykształcało się przez, powiedzmy, 3 miliardy lat procesu ewolucji. Bez niego nie byłbyś w stanie odbierać niczego. Potrzeba było wielu śmierci, zmagań i cierpienia, aby wytworzyć ciebie. Coś, co jest zdolne do stawiania czoła temu wszechogarniającemu chaosowi dookoła nas i przemieniania go w dający się zamieszkać porządek. Następnie mamy również tę ideę, głęboko zakorzenioną w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, co jest niesamowitym pomysłem. I z pewnością niezbyt prawdopodobne jest, że istoty ludzkie stworzone zostały na obraz Boga, zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Stworzone zostały na obraz Boga. To jest oczywiście bardzo trudna do zrozumienia rzecz. Po części dlatego, że Bóg, do którego odnosi się ten rozdział, ma pewne cechy politeistyczne. Chociaż ten składnik przeobraża się bardzo szybko w kierunku zjednoczonego monoteizmu. Ale nie jest dla mnie również oczywiste, dlaczego ludziom przyszedł do głowy taki pomysł. Nie wydaje mi się, żeby pierwszą rzeczą, o której myślimy, gdy patrzymy na siebie, było na obraz Boga. Podejście, że każda jedna istota ludzka, niezależnie od swoich dziwactw, dziwności, grzechów, przestępstw i wszystkiego tego, ma w sobie coś boskiego, do czego trzeba podchodzić z szacunkiem. To odgrywa integralną rolę, a przynajmniej analogiczną rolę. Stworzenie dającego się zamieszkać porządku z chaosu. To jest fantastyczna, potężna, szalona idea. A jednak wpadliśmy na to i głęboko wierzymy, że to leży u podstaw naszego porządku prawnego. I wydaje mi się, że jest to kamień węgielny naszego systemu prawnego. To przekonanie, że wszyscy ludzie są równi przed Bogiem. Co jest oczywiście... To jest taki dziwny pomysł. Ciężko zrozumieć, jak ktokolwiek mógł w ogóle wpaść na taki pomysł, bo wielorakie różnice między ludźmi są tak oczywiste. Więc mógłbyś powiedzieć, że naturalnym sposobem patrzenia na kogoś jest ten ekstremalnie hierarchiczny sposób, gdzie część ludzi jest godna pogardy i łatwa do pominięcia jako bezcelowa, patologiczna i bez jakiejkolwiek wartości. A cała władza należy do określonej, ograniczonej, arystokratycznej mniejszości na szczycie. Ale jeśli spojrzysz na sposób, w jaki idea indywidualnej zwierzchności się rozwinęła, jasnym będzie, że rozwijała się przez tysiące, dziesiątki tysięcy lat, zanim stała się czymś głęboko zakorzenionym w wyobraźni, że każda jednostka miała jakąś transcendentną wartość. My szastamy tą ideą na nasze własne ryzyko. Jeśli macie zamiar wziąć tę ideę na poważnie, to robicie i zachowujecie, bo w przeciwnym razie nie bylibyście przestrzegającymi prawa obywatelami. Wprowadzacie tę ideę w czyn. Ona jest głęboko współdzielona przez wszystkich, którzy zachowują się w cywilizowany sposób. Pytanie brzmi, dlaczego do licha w ogóle w to wierzysz? Zakładając, że wierzysz w to, co robisz, co uważam za dobrą metodę podstawowego zdefiniowania przekonań. Tak więc, dobrze. To jest rodzaj idei, że jest Bóg, tradycja, struktura. To jest Bóg Ojciec, który używa Syna, który jest bardziej aktywną siłą. I przede wszystkim czymś, co jest słowne, werbalne, co ja również uważam za bardzo interesujące, bo nie jest to związane ściśle z myślą, ale z mową. I uważam, że powodem dla tego jest, że mowa jest czymś więcej niż tylko wyrażaniem myśli. I wydaje mi się, że to dlatego, że mowa jest publicznym wydobywaniem czegoś z siebie. I przynajmniej jako zasada. Mowa jest czymś kształtowanym przez obecność wszystkich innych, przynajmniej na przestrzeni czasu. Bo kiedy mówisz, twoja mowa przekazana jest światu jako element przyczynowy. I poddana jest również krytyce i współpracy. I wzajemnemu kształtowaniu.
Także mamy tutaj także ideę, że proces poznawczy, który kreuje nadającą się do zamieszkania rzeczywistość z niegościnności chaosu, ma ten zbiorowy publiczny składnik. To jest jeden z powodów, dla których jestem obrońcą wolności słowa przede wszystkim, bo nie wydaje mi się, chociaż jest to przypadek na przykład w kanadyjskiej deklaracji praw, że każde prawo ma równą wartość. To jest teoria, idiotyczna teoria. To jest zupełnie niemożliwe dla dużego zestawu przepisów, aby miały ten sam status. To nie może mieć miejsca. Nie ma możliwości, żeby to kiedykolwiek zadziałało. Ale to jest ocena prawna. Ale uważam to za duży błąd. Bo wolność słowa ma ten pierwiastek boski, że tak powiem, od którego nie możesz uciec, bo to jest coś, co tworzy wszystko inne. Także wydaje mi się, że sen, który zawarty jest w opowieściach z Księgi Rodzaju, jest snem, za pomocą którego istoty ludzkie wymarzały ideę, że powinniśmy teraz rozpatrzyć świadomość. Bo wiecie, zajęło nam to bardzo dużo czasu, opracowanie słowa, świadomość. To nie jest nic cholernie oczywistego. Kto wie, ile tysięcy lat? Kto wie, z jakimi przeciwnościami musieliśmy się zmagać, aby wyabstrahować coś takiego jak świadomość? Jak mieliśmy to przedstawić teatralnie, symbolicznie, w postaci marzeń sennych, zanim byliśmy w stanie sformułować określenie i do pewnego stopnia zlokalizować je w ludziach? To jest bardzo złożone. Także święty Jan stwierdza, że jest emanacja Boga, albo cząstka Boga. Transcendentna świadomość, coś w tym rodzaju, który działa bezpośrednio, w żywy sposób, na podstawowy potencjał świata. I wydaje mi się to fenomenologicznie poprawne. I wydaje mi się, że jest to sposób, w jaki postrzegamy nasze życie. Wiecie, mamy tendencję do tego, żeby myśleć, że rzeczy, które napotykamy, kiedy patrzymy na świat, to jest świat materialny. Ale to nie jest to, jak postępujesz. Działasz tak, jakbyś znajdował się w miejscu pełnym możliwości. I w miejscu pełnym możliwości, które możesz faktycznie zmieniać. Co jest również czymś niewiarygodnie dziwnym. Potraktujemy się nawzajem tak, jakbyśmy mieli zdolność powoływania nowych rzeczy do życia w sposób trwały. I traktujemy się nawzajem tak, jakbyśmy mieli wolny wybór i wolną wolę. A może nie mamy, ale z całą pewnością społeczeństwa zbudowane na przekonaniu, że nie mamy, nie mają się za dobrze. A społeczeństwa, które zbudowane są na podejściu, że mamy, mają się dużo lepiej. Poza tym ludzie są tobą bardzo zirytowani, kiedy traktujesz ich tak, jakby byli automatami pozbawionymi wolnej woli. To jest coś, co ludzie uważają za bardzo, powiedziałbym, ograniczające, nawet pewną formę niewolnictwa. To życzenie, że nie masz faktycznej autonomii, a nawet gorzej, że nie jesteś odpowiedzialny za swoje wybory. To jest obraźliwe dla wielu. Sugerowanie im, że nie są odpowiedzialni za swoje wybory. Aby komuś to zrobić z prawnego punktu widzenia, musisz udowodnić coś w postaci niepełnosprawności. Jesteś chory psychicznie, albo nie masz w pełni zdolności umysłowych, albo byłeś pod wpływem jakiejś substancji, albo miałeś uraz mózgu, coś w tym stylu, i dlatego nie jesteś odpowiedzialny za swoje uczynki. W przeciwnym wypadku, częścią szacunku, jaki okazujesz drugiemu człowiekowi, jest założenie, że ponoszą oni odpowiedzialność za swoje uczynki. A po części oznacza to, że jeśli zrobisz coś źle, jesteś za to odpowiedzialny. Ale po części oznacza to również, że jeśli zrobisz coś dobrze, jesteś za to odpowiedzialny. I to również wydaje się konieczne. Bo to musi być bardziej denerwujące niż cokolwiek innego, co możesz sobie wyobrazić, aby szlachetnie walczyć o osiągnięcie czegoś bardzo wartościowego, a następnie być traktowanym tak, jakby doszło do tego w sposób przypadkowy i że twoje faktyczne wybory nie miały z tym nic wspólnego. Ludzie uważają coś takiego za niewiarygodnie uwłaczające. Mam zamiar... Wiem, że toczą się dyskusje na wszystkie te tematy. Dyskusje o wolnej woli, debaty o naturze świadomości. Staram się uzyskać jasny pogląd na to, jak ludzie działają i jak chcą być traktowani. I następnie prześledzić to wstecz, do tych starych idei, aby sprawdzić, czy jest tam jakiś metafizyczny łącznik. Także, tutaj mamy początki księgi. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. To jest dosyć ciężki narracyjnie fragment do uchwycenia. Ponieważ aby poprawnie to zrozumieć, musisz faktycznie czytać między wierszami. Jest tam wiele kawałków starych opowieści w Starym Testamencie.
które rzucają światło na znaczenie tych wersetów. I dam wam szybki ich przegląd. Jedną z idei, które kryją się pod tymi wersetami. Chociaż nie możemy tego powiedzieć, patrząc na angielskie tłumaczenie. Musimy spojrzeć na oryginalną wersję językową. I oczywiście nie mówię w oryginalnym języku. Musiałem używać pośrednich źródeł. Minus dla mnie. Bezładem i pustkowiem. I idea głębi. To jest stowarzyszone z tym pojęciem nieskończonego, głębokiego potencjału. Dla przykładu słowa, które użyte zostały do opisania bezładu i pustkowia. To jest coś jak, jedno z nich to, na pewno częściowo się pomylę, tohu wa bohu, a kolejne to techom. I warto to wiedzieć, ponieważ te słowa stowarzyszone są ze wczesnym mezopotańskim słowem tiamat. A tiamat był przypominającym smoka stworzeniem, która reprezentowała morską wodę. I Tiamat miała męża o imieniu Apsu. Tiamat i Apsu byli ściśle złączeni, w rodzaju seksualnego uścisku. To było to złączenie Tiamat i Apsu, które przedstawiało potencjał i porządek. Coś w tym stylu. Albo chaos i porządek. Było złączone w jedno. I to była ta unia między chaosem a porządkiem, która dała wzrost mezopotamskiemu mitowi, czyli Enuma Elish. W stworzeniu, najpierw prastarym bogom, a następnie w końcu, w miarę jak postępował proces stworzenia, istotom ludzkim. Także my mamy tę ideę skrywającą się pod tymi początkowymi wersami. Że Bóg zbliżony jest do tego, co staje twarzą w twarz z nieznanym i szatkuje na kawałki i tworzy z tych kawałków świat. A to, z czym się konfrontuje, jest czymś w rodzaju drapieżnego gada, czymś w rodzaju smoka, czymś w rodzaju węża. I myślę, że jednym z powodów dlatego, a jest to bardzo głęboki i prastary koncept, to jest miejsce, gdzie to się robi bardzo trudne, aby to przetłumaczyć. Po części to jest to, jak istoty ludzkie stworzyły świat. Wyszliśmy poza obramowania naszych stref bezpieczeństwa, że tak powiem. Nasze przestrzenie bezpieczeństwa były określone przez drzewa, przez ognisko. I aktywnie zapuszczaliśmy się w miejsca, których się baliśmy. I których nie rozumieliśmy. I zdobywaliśmy, podbijaliśmy i napotykaliśmy tam różne rzeczy. Dosłownie, jak mamuty, węże, drapieżniki różnego rodzaju. I konsekwencją tego odważnego, śmiałego zajmowania się domeną tego, czego nie rozumieliśmy, przerażającym obszarem tego, czego nie rozumieliśmy, było to, że powstał świat. I ta idea ukryta jest głęboko w tych początkowych wersetach Księgi Rodzaju. I to jest w mojej ocenie przepastna idea. I wydaje mi się również, że sposób, w jaki zaprojektowane są nasze mózgi, to jest coś, co mam zamiar rozwinąć dzisiaj szerzej. Jest to, że obwody, których nasi praprzodkowie używali, aby poznawać obszar poza tym, który dotychczas znali, to znaczy lokalne terytorium, także to zewnętrzne, nieznane terytorium, opisane może być jako obietnica, bo są tu nowe rzeczy, ale również poważne niebezpieczeństwo, bo jesteśmy zwierzętami łownymi, zwłaszcza miliony lat temu, gdy byliśmy bardzo młodzi, musieliśmy na co dzień zmagać się z rzeczami, które były potwornie niebezpieczne. Mieliśmy w sobie pewnego rodzaju ojcowską odwagę, która temu towarzyszyła. To był ten ojcowski duch odwagi, który umożliwił podbijanie nieznanego. Nie ma różnicy pomiędzy podbojem nieznanego i tworzeniem dającego się zamieszkać porządku. I w miarę jak nasze zdolności poznawcze się rozwijały, do momentu, w którym byliśmy zdolni do myślenia abstrakcyjnego na bardzo wysokim poziomie, nasza podstawowa architektura biologiczna pozostała ta sama. Nie wydaje mi się, że zbyt daleko idącym wnioskiem jest to, że obwody, które uruchamiają się, gdy kłócisz się o coś zasadniczego, z kimś, kogo kochasz i starasz się uporządkować świat dookoła siebie, razem, aby utworzyć nadającą się do zamieszkania przestrzeń, w obrębie której oboje możecie istnieć. Używacie tych samych obwodów w skondensowanej wersji. Używacie tych samych obwodów, którzy nasi pradawni przodkowie używali, gdy udawali się w nieznane, aby stawić czoła potworom i drapieżnikom. I geograficznym niewiadomym. To jest ten sam obwód, jedyna różnica to to, że robimy to teraz na poziomie abstrakcji, bardziej niż fizycznie. Oczywistym jest, że musi być ten sam obwód, bo ewolucja to siła bardzo zachowawcza. Co innego miałoby być? To również wydaje mi się powodem, dla którego tak łatwo demonizować osoby, które są naszymi wrogami. Ponieważ nasi wrogowie przeciwstawiają się nam za pomocą tego, czego nie chcemy widzieć. I to ze względu na to, naszą pierwszą reakcją jest użycie układu rozpoznawania węży przeciwko nim. I to zalicza się do naszej zdolności, niemal natychmiastowej zdolności do demonizowania.
I są ku temu powody. To nie jest błaha rzecz. Po pierwsze, jest to bardzo szybka reakcja. Po drugie, jest to reakcja, która działa bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Także wiecie, jednym z rodzajów bohaterów, ja uważałbym jeden z rodzajów bohatera za fragment obrazu Boga. Jest heroiczny wojownik, który pokonuje wroga. Oczywiście nie jest to poprawne politycznie przedstawienie bohatera we współczesnych czasach. Nie dziwne. Ale nadal jest coś, co idziesz oglądać w filmie za każdym razem. I podziwiasz, prawda? To jest jak jeden z możliwych. Ile jest możliwych scenariuszy? Film romantyczny i przygodowy. I tyle. Większość filmów z gatunku przygodowych oparta jest na tym, że jest jakiś wróg, który czyha w jakiś sposób. Może to być człowiek, może to być obcy. I ktoś powstaje, by stawić mu czoła i zachować porządek. To jest jakby nie było ucieczki od tej historii. Jeśli brakuje ci tego we własnym życiu, grasz w grę wideo, gdzie to się dzieje, albo oglądasz film, w którym to się dzieje. Czytasz książkę, w której to się dzieje. I to cię chwyta, jeśli nawet jesteś ateistą i twoją jedyną religią są Gwiezdne Wojny. Naprawdę? Serio? Prawda? To ciągle oddziałuje na twoją wyobraźnię. I zachowujesz się jak ktoś w ferworze religijnym. Kiedy czekasz w kolejce 3 dni, żeby być pierwszą osobą w kinie. Mówiąc przy tym, że jesteś ateistą do szpiku kości. To jest dobrze. Ten bezład i pustkowie jest chaotyczne. I to jest ciężka do uchwycenia rzecz. Co to dokładnie oznacza? Mogę wam dać coś w rodzaju kolejnego przykładu. Jak doświadczałbyś bezkształtnego chaosu, możliwości we własnym życiu. I nawet tego, jak porządek, w którym obecnie zamieszkujesz, może się rozpaść w chaos. Wiecie, w piekle Dantego, kiedy opisał poziomy piekła, Dante starał się dotrzeć do podstaw tego, co stanowi zło, w tym przedstawieniu. Także jest to dzieło psychologiczne. I on myślał, że są różne sposoby, aby zachowywać się karygodnie. Ale jest hierarchia nagannych zachowań. I na ich dnie jest coś absolutnie najgorszego. Dante wierzył, że była to zdrada. I sądzę, że miał rację. Bo jedna z rzeczy, która umożliwia długotrwałą pokojową współpracę między ludźmi, jest zaufanie. I powiedziałbym również, że zaufanie jest podstawowym, naturalnym zasobem. Jest parę dobrych książek o ekonomicznej użyteczności zaufania, dla przykładu. W społeczności, gdzie podstawowym ekonomicznym założeniem między partnerami handlowymi jest zaufanie. Mają skłonność do bycia zamożnymi, nawet jeśli nie mają zasobów naturalnych. Możecie to prześledzić na przykładzie eBay, co ja uważam za swego rodzaju cud. Bo to, co miało się stać w przypadku eBay, to wysyłasz mi śmiecia, a ja wysyłam ci czek bez pokrycia. To byłby koniec eBay. No właśnie, właśnie. Ale nie to miało miejsce. Domyślna transakcja na eBay była tak szczera, że brokerzy, możesz wynająć na początku brokerów, nie pamiętam dokładnego terminu. Możesz komuś zapłacić za to, żeby żerowali transakcję. Żebyś ty nie wysyłał mi śmieci, a ja ci faktycznie zapłacił. I zapłaciłbyś komuś 10% za zagwarantowanie tego. Domyślny handel był tak uczciwy, że te gwarancje zniknęły od razu. I to oznaczało, że cały ten zamożny kapitał, wszystkie te graty, które zawalały piwnice, a mogły się komuś przydać, znienacka zmieniły się w pieniądze. Jedynym powodem, dla którego to się stało, było wzajemne zaufanie między ludźmi. Tak więc zaufanie jest niewiarygodnie potężną siłą ekonomiczną. Może być najbardziej potężną siłą ekonomiczną. Wracając, jeśli jesteś z kimś w związku opartym na zaufaniu, częściowym powodem dlatego jest to, że zaufanie jest tym, co umożliwia patrzenie na siebie nawzajem, bez uciekania z wrzaskiem. A co przez to rozumiem, to ufam ci, więc nie muszę brać pod uwagę tego, jak skomplikowany jesteś, bo jesteś potwornie skomplikowany. Szympans wypełniony wężami. Tym jest istota ludzka. Tak długo, jak robisz to, co powiedziałeś, że zrobisz, mogę cię brać za słowo. I twoje słowo cię upraszcza, a ty możesz brać mnie za słowo i moje słowo mnie upraszcza. I możemy zachowywać się tak, jakbyśmy się rozumieli, mimo że tak nie jest. Ale jeśli to zaufanie jest zdradzone, wszystkie węże wypełzają bardzo, bardzo szybko. Wszyscy z was, jak zakładam, byli zdradzeni w ten czy inny sposób. To, co się dzieje, gdy jesteś z kimś w związku i ufasz im, robisz pewne założenie na temat przeszłości, pewne założenie na temat teraźniejszości i pewne założenie na temat przyszłości i wszystko jest stabilne, więc stoisz na solidnym gruncie. A chaos, to jest tak, jakbyś stał na cienkim lodzie. Chaos jest ukryty, rekin pod burzliwą powierzchnią. Nie ma go tam. Jesteś bezpieczny, jesteś w łodzi ratunkowej.
Ale jeśli ta osoba cię oszuka, zdradzi, tak jakbyś był w związku miłosnym i ktoś ma romans i ty się o tym dowiesz. I w jednej chwili jesteś w jednym miejscu, prawda? Jesteś w miejscu, gdzie wszystko jest bezpieczne, bo oparłeś swoje widzenie świata na aksjomacie zaufania. A w następnej sekundzie, dosłownie w następnej sekundzie znajdujesz się w zupełnie innym miejscu. I to jest miejsce inne, nie tylko w chwili obecnej. Miejsce, w którym byłeś lata temu, jest inne. I miejsce, w którym będziesz lata stąd w przyszłości, jest inne. Więc cała ta pewność, w jakiej zamieszkujesz, rozpada się w niewiarygodną złożoność. I mówisz sobie, gdy ktoś mnie zdradzi, cóż, kim byłeś? Bo nie byłeś tym, kim uważałem, że byłeś. I myślałem, że cię znałem, ale w ogóle cię nie znałem. I nigdy cię nie znałem. Więc wszystkie rzeczy, które robiliśmy razem, nie są rzeczami, które faktycznie miały miejsce. Coś innego się działo. Ty jesteś kimś innym. To znaczy, że ja jestem kimś innym, bo myślałem, że wiedziałem, co się dzieje i rzecz jasna nie wiem. Więc jestem czymś w rodzaju ślepego przegrywa. Albo ofiarą psychopaty. Kimś tak naiwnym, że aż dziw, że żyją. Nie rozumiem niczego o istotach ludzkich, a one nie rozumieją niczego o mnie. Nie mam pojęcia, gdzie teraz jestem. Myślałem, że jestem w domu, ale nie jestem. Jestem w budynku i jest on pełen obcych ludzi. Nie wiem, co będę robił jutro, albo za tydzień, albo za rok. Tak jakby ta cała, dająca się zamieszkać, gościnna pewność rozpadła się z powrotem w możliwości, potencjał, z którego wzrosła. I to jest przerażająca rzecz. To jest podróż do podziemnego świata, z perspektywy mitologicznej. To jest naprawdę coś, co warto wiedzieć. Bo podróże do podziemia, świata cieni, w zaświaty są bardzo powszechne, w opowieściach mitologicznych. Jak Hobbit, wybierający się, aby znaleźć Smoga, tego smoka, i znaleźć złoto, bo to jest podróż do podziemia. Podróże do podziemia mają miejsce cały czas. Współcześni ludzie nie rozumieją, czym jest świat podziemia. Poza tym wszyscy w nim byliśmy. I wpadamy tam cały czas. I znajdujemy się tam za każdym razem, gdy stabilność i oparcie, jakie mamy w świecie, które wznieśliśmy częściowo przez to, jak się wysławiamy, pęka na kawałki. Bo pojawiło się coś w rodzaju węża. To jest jedyny sposób, w jaki można o tym myśleć. To jest jedyny dobry sposób myślenia o tym. Bo niezależnie od tego, jak starannie ogrodzisz tę małą przestrzeń mieszkalną, która cię otacza, zawsze jest coś, czego nie wziąłeś pod uwagę. Zawsze coś wystawi łeb i cię załatwi. Uświadomi ci twoją śmiertelność i postarzy cię przez to, a nawet zabije. A to jest ostateczna rzecz w życiu. Dlatego, jak mi się wydaje, historia Adama i Ewy jest archetypowa. Bo wszyscy zamieszkujemy ogrodzone ogrody. Bo ogrodzony ogród to na wpół zorganizowane społeczeństwo, na wpół przyroda. Tym jest ogrodzony ogród. Ogrodzony ogród jest rajem, pełnym ciepła i miłości, i obfitości. To jest również miejsce, gdzie coś może się wychylić znikąd i cię stamtąd wykopać. Wydaje mi się, że jednym z powodów, dla których ta historia znajduje się na początku tego zbioru ksiąg, jest to, że wyjaśnia odwieczne położenie istot ludzkich. Zawsze jesteśmy w tym położeniu. Jesteśmy w otoczonym murem ogrodzie. Przynajmniej taką mamy cholerną nadzieję. Ale zawsze jest wąż. A to nawet gorsze, bo jeśli jest wąż, będziemy dokładnie tym rodzajem stworzeń, które nic innego nie robią, tylko zabiorą się za niego w momencie, kiedy jesteśmy w stanie się z nim uporać. To jest zdecydowanie ten przypadek. Jeśli chcesz, aby istota ludzka coś zrobiła na poważnie, powiedz jej, żeby tego pod żadnym pozorem nie robiła. Co jest rzeczą, którą doskonale wiecie, jeśli macie nastoletnie dzieci, albo dzieci w ogóle, albo jeśli wiesz coś o sobie, albo swoim partnerze. Tak więc te opowieści starają się wyrazić coś, co moglibyśmy opisać jako niezmienną, transcendentną rzeczywistość. To jest coś, co jest wspólne wszystkim ludzkim doświadczeniom na przestrzeni dziejów. A to jest to, co Jung zasadniczo uważał za archetyp. Możecie powiedzieć, mamy skłonność do tego, aby uważać rzeczy, które odbieramy sensorycznie za prawdziwe. I oczywiście jest to prawda. Ale to, co odbieramy naszymi zmysłami, jest prawdziwe, bo sprawdza się w przedziale czasowym, w którym to przeżywamy. Widzimy rzeczy, których możemy dotknąć, możemy je podnieść. Widzimy narzędzia, które są użyteczne do naszej chwilowej działalności. Nie dostrzegamy struktur wieczności, zwłaszcza abstrakcyjnych struktur wieczności. Musimy je sobie wyobrażać, używając wyobraźni. To jest po części to, co robią te opowieści. Mówią nam, istnieją pewne formy stabilności, które przemieniają naszą zdolność obserwacji, co ciężko nazywać zaskakującym. Jesteśmy przecież naukowcami, prawda? Bo wyabstrahujemy natychmiast rzeczy, które jesteśmy w stanie zauważyć.
ale istnieją metafizyczne, moralne, fenomenologiczne rzeczywistości, które mają tę samą naturę. Nie dostrzegasz ich w swoim życiu za pomocą obserwacji sensorycznej, ale możesz je sobie przedstawić w wyobraźni. I czasem rzeczy, które sobie wyobrażasz, są bardziej prawdziwe niż rzeczy, które widzisz. Liczby takie są dla przykładu. Mamy niekończące się przykłady na to, powiedziałbym, że jest to również dobry sposób myślenia o fikcji. Bo dobre dzieło fikcyjne jest lepsze niż prawdziwa historia, na podstawie której powstało. W przeciwnym razie nie miałoby siły przebicia. To jest przedestylowana rzeczywistość. Nawet jeśli w pewien sposób nigdy się nie zdarzyło. Wszystko zależy od tego, co masz na myśli, mówiąc zdarzyło. Wiecie, tu jest schemat, który się powtarza w wielu, wielu miejscach, z różnymi wariacjami. Wydobywasz z tego centralny schemat. Ten schemat nigdy nie istniał w żadnej określonej formie. Ale fakt, że wydobyłeś schemat ze wszystkich tych przykładów, oznacza, że wydobyłeś coś prawdziwego. I uważam, że powodem, dla którego opowieść o Adamie i Ewie, o której będziemy rozmawiać szczegółowo, była odporna na zapomnienie, jest to, że mówi rzeczy o naturze ludzkiego istnienia, które są zawsze prawdziwe. Mogę wam dać kolejny szybki przykład. Wiecie, ludzie noszą w sobie dużo poczucia winy. Jest cały odłam psychologii społecznej, że ludziom wydaje się, że są lepsi od innych. Ja tego nie kupuję. To nie jest to, co widziałem w swoim życiu. Może jestem trochę tendencyjny, bo jestem psychologiem klinicznym i widzę w większości ludzi, którzy cierpią, być może więcej niż przeciętny człowiek, ale nie jestem tego pewien. Bo nie trzeba drapać zbyt długo powierzchni ludzkiego życia, aby natknąć się na coś prawdziwie, prawdziwie tragicznego. I nie mam na myśli tragedii, na które narzekacie. Wiecie, matka ma Alzheimera, albo twój najlepszy przyjaciel popełnił samobójstwo, twój bliski krewny ma raka, masz chore dziecko. Jest coś z tobą nie tak, ponieważ każdy ma w sobie coś, co jest bardzo nie w porządku. A jeśli nie macie, będziecie mieli. Także ten tragiczny wymiar istnienia jest z ludźmi cały czas. I prawdą jest również to, przynajmniej z mojego doświadczenia, rzadko spotykam kogoś, kto mówi: hej, robię wszystko, co tylko możliwe. Jestem super gościem i nie widzę, jak mógłbym stać się jeszcze lepszy. Kiedy spotykasz kogoś takiego, myślisz, że jest narcystyczny i masz rację. Ale większość ludzi nie czuje się w ten sposób. Czują się, że mogliby być czymś więcej niż to, czym są. I są dość boleśnie świadomi swoich wad. I czują, że nie są tym, czym powinni być. I widzicie, to co dzieje się w opowieści o Adamie i Ewie, między innymi, gdy ludzie uzyskują samoświadomość, przynajmniej tak dla mnie to wygląda, zostają wyrzuceni z raju i znajdują się w biegu historii. A w historii mamy ból, narodziny, przypadki, gdzie jesteś zdominowany przez partnera, gdzie musisz harować jak wół, jak żadne inne zwierzę, bo jesteś świadomy przyszłości. Musisz pracować i poświęcać radości teraźniejszości dla przyszłości, nieustannie. I wiesz, że umrzesz. I masz cały ten ciężar na swoich barkach. I dla mnie jest to, jak cokolwiek może być bardziej prawdziwe niż to. To jest, o ile mogę powiedzieć, to dokładnie tak wygląda. Chyba, że jesteś niewyobrażalnie naiwny. W twoim życiu jest coś, co odzwierciedlone jest w tej opowieści. I dlaczego tak jest? Jesteśmy tak dziwnymi stworzeniami, bo wydajemy się nie do końca wpasowani w byt w pewnym sensie. To jest również wyrażone przez pojęcie upadku. Egzystencjonaliści powiedzieliby, ludzie czują się tak, jakby mieli wobec egzystencji dług do spłacenia, za zbrodnię własnego istnienia, coś w tym rodzaju. I może to dlatego, że jesteśmy dogłębnie świadomi, że powinniśmy zaoferować coś wartościowego ludziom z naszego otoczenia, żeby mogli nas tolerować, gdy zajmujemy się swoimi sprawami. Ale to się wydaje jeszcze głębsze. Istoty ludzkie wydają się funkcjonować w postkatastroficznym świecie. To również jest dokładnie przedstawione w Księdze Rodzaju. To jest bardzo ciekawe. Bo wiecie, w opowieści o Adamie i Ewie zasadniczo dochodzi do dwóch katastrof. Katastrofą jest to, gdy Adam i Ewa budzą się, o czym będziemy szczegółowo rozmawiać. I stają się samoświadomi i uważają, że są nadzy i ich oczy otwierają się. To jest terminologia tam użyta. Mieć oczy otwarte to znaczy postęp w świadomości. Zasadniczo, ponieważ oczy są u istot ludzkich stowarzyszone ze świadomością, ponieważ jesteśmy mocno wzrokowymi zwierzętami. Także metafora przejrzenia na oczy oznacza to samo, co uzyskanie świadomości. Gdy tylko Adam i Ewa uzyskują świadomość, zauważają, że są nadzy.
Klasyczna interpretacja wskazuje na to, że ma to coś wspólnego z grzechem na tle seksualnym. Nie jestem o tym przekonany. Nie jestem przekonany, że o to tam chodzi. Chociaż są ku temu przesłanki. To jest raczej tak, że zorientowanie się, że jesteś nagi, jest jak... Wiecie, jeśli macie ten sen, że jesteście nadzy na scenie, przed widownią, to nie jest seksualny sen. Chyba, że jesteś jakimś dziwnym ekshibicjonistą. Chcesz się zasłonić i uciec z tej sceny jak najszybciej, jak to możliwe. Także bycie nagim naprzeciw tłumu to skupienie uwagi społeczeństwa na twoich ewidentnych niedociągnięciach. I to uświadamia ludzi. To jest naturalny ludzki stan, stowarzyszony z neurotycznością, pięcioczynnikowym modelu osobowości. Ludziom się to nie podoba. W ogóle nie lubią poddawać swojej kruchości i wrażliwości grupowej ocenie. To jest jeden z dwóch głównych ludzkich lęków, bo pierwsze jest publiczne upokorzenie, a drugim coś w rodzaju śmiertelności i śmierci. Jeśli jesteś typowym agrofobem, doświadczasz obu tych lęków naraz. Bo ona, zwykle to jest ona, ma skłonność do uważania, że będzie miała spektakularny, ekshibicjonistyczny zawał serca w miejscu publicznym i zrobi z siebie błazna umierając. To jest dobry przykład dwóch archetypowych lęków, które charakteryzują istoty ludzkie. Także dla mnie. I mówiłem, że będę się starał podejść do tych opowieści tak, jakbym nie wiedział, o czym są, bo to wydaje mi się właściwe, bo są tajemnicami. Wszystko, co ich dotyczy, jest tajemnicze. Dlaczego je mamy, jest tajemnicze. I to, co wy tu wszyscy robicie, jest zagadkowe, słuchając tego wykładu. I czytanie Junga, bo Carl Jung był tutaj bardzo, bardzo pomocny. On stawił czoła tym opowieściom z umysłem początkującego, zakładając, że było w nich coś, czego nie rozumiał. W obliczu tego, że leżą u cholernych podstaw naszej cywilizacji. To jest historycznie oczywiste i jasne. I że pojawiły się w czasie trwania dziejów. Nie był usatysfakcjonowany podejściem Freuda. Że Bóg był tylko ojcem. Albo marksistowskim podejściem, że religia to było opium dla mas. Jeśli religia była opium dla mas, to komunizm był metamfetaminą dla mas. To mogę wam powiedzieć. Także wiecie. Zostaliście przez kogoś zdradzeni, oszukani. Wpadacie do tego podziemia wątpliwości na temat wszystkiego. To jest ciężkie do przebywania miejsce. To podziemie, bo nie tylko nie wiecie, jak się tam znaleźliście, ani kim jesteście, ani dokąd zmierzacie. To jest dostatecznie trudne. To jest podziemie jako takie, ale jest to dzielnica podziemia. Najgorsze przedmieścia, czym, jak mi się wydaje, jest piekło. Zasadniczo, z metafizycznej perspektywy. Bo wiecie, jeśli ktoś cię podcina, zwłaszcza jeśli robią to w złośliwy sposób, jeśli zostajesz zdradzony, jeśli chcesz być zdradzony, właściwie zdradzony przez kogoś, kto bardzo się stara, aby cię skrzywdzić, wiecie, kogoś, kto nie jest głupi, ale kto ciągle na ciebie poluje, z jakiegokolwiek powodu, jaki mają, wtedy również zapadasz się w tę przestrzeń podziemia i zaczynasz pielęgnować w sobie uczucia żalu i rozgoryczenia, morderstwa, zabójstwa, a nawet gorzej. Bo ludzie, oszukani za bardzo, stają się owładnięci myślą o sensie istnienia jako takim i udają się w miejsca, które nikt by się nie zapuścił, jeśli byłby przy zdrowych zmysłach. I opracowują i pielęgnują myśl o ostatecznej zemście. To jest potworne miejsce i o ile mogę powiedzieć, to jest piekło. Dlatego piekło zawsze było dzielnicą podziemia, bo jeśli zostajesz zepchnięty w sytuację, której nie rozumiesz i sprawy nie toczą się już dla ciebie dobrze, mamy jeden krok od bycia całkowicie zagubionym. Tylko jeden krok od bycia kompletnie zagubionym do zaślepienia gniewem i pełnego rozgoryczenia. I stamtąd już tylko jeden krok do myśli o ostatecznej zemście. A to może zabrać cię w miejsca, gdzie... Aby tylko to zakreślić, które mogą być traumatyczne. Widziałem wiele razy, jak to się przydarza ludziom. A każdy, kto używa własnej wyobraźni względem samego siebie, może zobaczyć, jak to się dzieje. Nie wydaje mi się, żeby na sali była choć jedna osoba, która nie pielęgnowała w sobie myśli o zemście. Przynajmniej w jakimś momencie swojego życia. I zwykle z powodów, które wydają się uzasadnione. Bycie zdradzonym to nie piknik, to na pewno. To może zachwiać twoją wiarą w byt. Jeśli zachwieje ją tak bardzo, że zaczynasz kwestionować byt, to nie jest rozwiązanie. To może zmienić tylko to, co już złe, w jeszcze gorsze. Także... Wtedy Bóg rzekł, niechaj się stanie światłość i stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.
To jest kolejne podstawowe rozdzielenie. Światło i ciemność. To są dwa podstawowe elementy naszego świadomego bytu. Bo gdy jest światło, jesteśmy przebudzeni i świadomi. Bo jesteśmy zwierzętami dziennymi. W nocy śpimy. Także nasza egzystencja jest wyznaczona przez światło i ciemność. Jesteśmy obudzeni i uważni, gdy jest jasno. To po części dlatego, że jesteśmy bardzo wzrokowymi zwierzętami. W odróżnieniu od innych zwierząt, bo większość zwierząt używa węchu. My używamy wzroku. Jesteśmy przez to bardzo dziwni. A wzrok jest powiązany z oświeceniem, rozjaśnieniem, z nastaniem świtu, z nadejściem nowego dnia i tak dalej. Stworzenie światła jest wobec tego tożsame z pojawieniem się świadomego bytu. To jest jeszcze jeden oddźwięk tego pojęcia. A sposób, w jaki ta opowieść jest ubrana w słowa, również jest bardzo ważny. Ponieważ mamy Bóg rzekł, także znów mamy użycie słowa, a to jest aktywny składnik struktury, która nadaje kształt chaosowi, coś w tym rodzaju. To jest jakby duch tej struktury, objawia się i wytwarza podstawowy podział doświadczenia. To jest przedstawione tutaj. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I fakt, że rzeczy zostają nazwane po imieniu, jest również bardzo ważny. Zobaczycie to później w przypadku Adama. Bóg daje Adamowi zadanie, aby nazwać wszystkie zwierzęta, tak jakby zwierzęta w pewien sposób nie istniały, dopóki nie zostaną nazwane. A to jest kolejny dowód na to, jak autorzy Biblii starali się, aby oswoić się z myślą, że nasze zasoby i zdolności poznawcze i zdolność mówienia mają coś wspólnego z tym, jak zmieniamy chaotyczny potencjał w stan faktyczny. Bo nie jesteśmy w stanie czegoś ogarnąć, jeśli tego wcześniej nie nazwiemy. Dla przykładu, wy wszyscy macie imiona i wszystko, co napotkaliście na swojej drodze, musi mieć nazwę. Dopóki nie ma nazwy, jest częścią niewyraźnego tła. To jest coś w tym rodzaju. Możecie powiedzieć, że to istnieje, zanim otrzyma nazwę. I to jest prawda, ale prawdą jest również to, że to nie istnieje, dopóki nie zostanie nazwane. Bo gdy tylko nadasz czemuś imię, jego natura się zmienia. Przemieniłeś to w coś, co nie jest już tylko potencjałem, możliwością, ale jest na dobrej drodze, aby stać się czymś faktycznym, aby stać się narzędziem. Także czynność nazywania powtarzana jest wielokrotnie w pierwszych wersetach Biblii. A podstawą ku temu jest stałe podkreślenie, jak ważna jest świadomość i świadomie wyartykułowana wypowiedź. Mowa rzeczywiście jest czymś, co oddziela nas w bardzo istotny sposób od zwierząt. Nie zabrnęliśmy bardzo daleko w uczeniu zwierząt, jak mówić. Najlepszym, co osiągnęliśmy do tej pory, są papugi. Szara papuga afrykańska. Jedna z nich osiągnęła poziom 4-latka. I to się nie mieści w głowie. Jak duży jest mózg papugi? Jest może tej wielkości. I to cholerstwo umie mówić. To nam pokazuje, jak wiele wiemy o mózgu. Wiem, że papugi są małe i tak dalej. Staraliśmy się nauczyć szympansy mówić. Mieliśmy pewne postępy z językiem migowym, zwłaszcza jeśli zacząć, gdy one były młode. Ale nie mają one zasobów, aby mówić tak jak my i nigdy nie były w stanie przekazać tego z pokolenia na pokolenie, co jest oczywiście krytycznym elementem posiadania tej umiejętności. Także my, istoty ludzkie, używaliśmy naszych zdolności językowych, aby sformułować świat na nowo, aby wymyślić go na nowo. Wiecie, możemy powiedzieć, że byliśmy jak mrówki na tej małej, nic nieznaczącej planecie, na skraju jednej z milionów galaktyk. Że to, co się tutaj dzieje, nie ma kosmologicznie żadnego znaczenia, ale to jest dosyć przypadkowa propozycja. My jesteśmy bardzo skomplikowani i cokolwiek dzieje się na tej planecie ma związek ze świadomą rzeczywistością. A przemiany świadomości są, o ile mi wiadomo, być może najważniejszą rzeczą z dziejących się wszędzie. Nie ma powodu, aby uważać świadomość za nieznaczące zjawisko. Zajęło ci 3,5 miliarda lat, aby rozwinąć mózg, który rozwinąłeś. A istoty ludzkie to niesamowite stworzenia. Przeklikajcie przez losowe filmy na YouTube. Wszystkie te szalone dzieciaki wspinające się na dźwigi i ćwiczące, jak się to nazywa? Tak, parkour, człowieku, to jest niewiarygodne. Istoty ludzkie są szalonymi, szalonymi stworzeniami. Nie ma niemal niczego, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie jestem skłonny uwierzyć, że przemiany świadomości, które opisane są we wczesnych opowieściach w zapisach biblijnych, są jakimś cudem nieistotne we wszechświecie. To dla mnie tak nie wygląda. I to z pewnością samo się nie broni, nawet jeśli są kosmicznie nieistotne. Kamienie nie przejmują się tym, co ty myślisz. Kogo to obchodzi, co myślą kamienie? Po pierwsze, one nie myślą, więc nie widzę, jakby to miało być istotne.
Nawet jeśli dla kosmosu wszystko to jedno i to samo, w co jednak wątpię, to z pewnością nie jedno i to samo dla Ciebie, bo Twoja świadomość ma pewną jakość. I to ma znaczenie. Heidegger, dla przykładu, który jest filozofem, i jego pisarstwo zainspirowało mnie post hoc, bo odtworzyłem część rzeczy, o których mówił w latach 30., na długo zanim o nim usłyszałem. Jedną z rzeczy, które powiedział Heidegger, że fundamentalnym składnikiem ludzkiego istnienia, ludzkiej fenomenologii, była troska. To jest podstawowa esencja twojego bytu, że troszczysz się o rzeczy. Albo negatywnie, albo pozytywnie. Nie przejmować się czymś, albo tego nienawidzić. Jest nadal zaangażowaną formą troski. Także nawet jeśli kosmos jako taki nie ma zdania w kwestii naszej egzystencji, my nie jesteśmy neutralni. Jesteśmy jedynymi rzeczami, o których nam wiadomo, że są świadome, więc możemy od tego zacząć. I nie ma żadnego powodu. Widzicie, nie jestem w stanie nie myśleć o tym, że nieustające próby ludzi ku temu, żeby zbagatelizować swoją własną świadomość, ma mroczną stronę. Jestem psychoanalitykiem, dlatego zawsze myślę w ten sposób. Po pierwsze, jeśli ty, jako byt, nie masz znaczenia, więc nie musisz nic robić. To jest świetne wytłumaczenie dla braku odpowiedzialności. I to naprawdę pozwala mi się zorientować. Ludzie, którzy są skrzywdzeni, że tak powiem, albo mściwi, zagniewani, zawsze szukają wytłumaczenia, dlaczego nie muszą być za nic odpowiedzialni. Plus, jest to o wiele łatwiejsze. Także przekonanie, że świadomość jest błahostką, pozwala ci natychmiast zboczyć na tę ścieżkę. Jestem bardzo sceptyczny wobec tych stwierdzeń. Uważam również, że stoi za nimi głęboka nienawiść do rodzaju ludzkiego. Czytam czasem komentarze pod moimi filmami na YouTube. Zawsze drażniło mnie, że... Bo wiecie, słyszałem rzeczy, jakie mówią bezmyślni radykalni ekolodzy. Planeta miałaby się lepiej bez ludzi. Jest czymś, co... Po prostu nie możesz tego mówić. Jeśli to mówisz i posłuchasz siebie, powinieneś iść do klasztoru na około 3 lata, w pełnym milczeniu, i brać prysznic co 10 minut, aż poprawnie przyswoisz swoją lekcję. Nie możesz promować zwrotu bardziej ludobójczego niż ten. I oczywiście robisz to, afiszując się ze swoją troską o świat. Mówiąc, gdybyśmy tylko nie mieli tych wszystkich ludzi, no to ustaw ich w rządku i wystrzelaj ich z karabinów maszynowych. To jest chore, odrażające. I u podstaw tego leży nienawiść do ludzkości. Można sobie wyobrazić, dlaczego jesteśmy brudasami, nie sprzątamy po sobie, gwałcimy lasy deszczowe i tego typu rzeczy. Mam dla ludzi trochę współczucia. Czasem traktujemy Matkę Naturę bardzo źle, a ona z pewnością odwdzięcza się tym samym. I dobrze o tym pamiętać. Większość z tego, co robimy, to jest cholerna chęć przetrwania, przy relatywnie małym poziomie bólu. I staramy się stać w tym tak dobrze, tak szybko, jak to tylko możliwe. To nie jest łatwa rzecz. To jest bardzo dużo. Życie jest cholernie skomplikowane. Inną rzeczą, o którą tutaj chodzi, jest znowu, gdy tylko podrapać w powierzchnię. I dla mnie to zawsze był swego rodzaju cud. Jeśli porozmawiasz z kimś, a oni wszyscy wykonują tylko swoją pracę, może robią dobrą robotę. Na przykład pielęgniarki na ostrym dyżurze. Boże, oto zadanie dla ciebie. A może pracują przy opiece paliatywnej. Porozmawiasz z nimi chwilę i okaże się, że mają 4 poważne problemy, jak wcześniej mówiłem. W rodzinie, może są w dodatku cukrzykami, a mimo to wywlekają się rano z łóżka i idą się zajmować umierającymi ludźmi. Dobry Boże, ludziom należy się trochę szacunku za tę ciągłą walkę, postęp i staranie się, aby tę planetę uczynić nie zawsze gorszym miejscem, kiedy są pod ciągłym obstrzałem niekończących się tragedii. Może powinniśmy mieć dla siebie trochę więcej współczucia w wyniku tego. Nie wszyscy jesteśmy niepohamowanymi, zachłannymi potworami, skoncentrowani na pożeraniu wszystkiego, co znajdzie się na naszej ścieżce. To jest trochę bardziej skomplikowane. Także, dobrze, przejdźmy do kolejnej części. A potem Bóg rzekł, niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. Aby to zrozumieć, bo tak na pierwszy rzut oka to nie ma żadnego sensu. Wydaje mi się, że mówiłem wam o tym trochę wcześniej. Świat, który został stworzony w tym szczególnym przypadku, jest światem fenomenologicznym. Mamy dysk terenu, bo jeśli wyjdziesz na zewnątrz, widzisz dysk terenu.
To całkiem oczywiste. I nad tym jest kopuła, która jest w przybliżeniu oparta na górach. Deszcz pada z góry, więc nad kopułą jest woda. Skąd indziej brałby się deszcz? A pod ziemią jest słodka woda. Możesz zrobić odwiert i ją znajdziesz. A dookoła tego jest woda morska. To jest świat, bo to jest swego rodzaju świat empiryczny. Bo jeśli jesteś dzieckiem i wyjdziesz na pole i spojrzysz na świat, to jest mniej więcej to, jakby to wyglądało. Oto świat, jaki został stworzony. Jedną z rzeczy, nad którymi warto się zastanowić, to jest coś, co bardzo interesowało Carla Junga. To jest fakt, że te starożytne opisy na wpół geograficzne, na wpół empiryczne, czyli oparte na obserwacji, na wpół psychologiczne, także jedną z rzeczy, które interesowały Junga dla przykładu, była astrologia, ale głównie z pobudek psychologicznych. Bo wiecie, oczywiście na kopule są gwiazdy. A kiedy spojrzysz na gwiazdy, możesz sobie wyobrazić kształty gwiazd. I to pomaga ci się zorientować. Bo gdy tylko widzisz kształty gwiazd, możesz rozpoznać konstelacje. Możesz odnaleźć w środku kierunki. Ale konstelacje stają się bogami, a bogowie stają się dramatem. A dramat bierze się z wewnątrz. To jest projekcja wyobraźni. Także kiedy Jung analizował astrologię, analizował psychologię, bo widział narrację astrologiczną jako projekcję ludzkiej wyobraźni na wszechświat. Także kiedy analizował astrologię, analizował psychologię, to jest to samo w przypadku tych opowieści. Świat, który one opisują, to nie jest świat przyrody, jaki opisałby naukowiec. Bo ci ludzie nie byli naukowcami, nie mieli technologii i narzędzi. Dla nich to był świat, także patrzymy na sposób, w jaki oni widzieli świat. I dużo z tej psychologii, dzielimy tę psychologię z tymi ludźmi w bardzo dużym stopniu, także w tej psychologii. Ale warto odnotować, że ten geograficzny substrat, żeby zrozumieć lepiej te opowieści, lubię ten obrazek, ponieważ jest świetny z psychologicznego punktu widzenia. To bardzo słynny obrazek. To, co tutaj zasadniczo widzimy, to jest świat taki, jakim go znamy. Mamy kopułę ze Słońcem i Księżycem i gwiazdy. Jeśli popatrzysz poza to, co znasz, jesteś w przestrzeni kosmicznej. To są jakby kręgi planet, muzyka sfer. To jest wszechobecny odkrywca. Udał się poza obszar, który rozumie. I wychyla się ku nieznanemu we własnej osobie. To jest obrazek psychologiczny, bo my wiemy pewne rzeczy. A poza tym są rzeczy, których nie znamy. Jeśli czujesz się odważny, robisz krok albo dwa w kierunku, którego nie znasz. Bo wszędzie jest granica, prawda? Jeśli czujesz się heroicznie i chcesz zrobić coś dla świata, chcesz poszerzyć to, co rozumiesz, wystaw głowę poza to, co znasz i zerknij na cokolwiek, co jest poza tym. Wiecie, on jest dosyć mądry, bo większość jego ciała jest nadal tam, gdzie jest bezpiecznie. Powiedziałbym, że jest to dobre, bo jeśli cały tam wyskoczysz, to może spadniesz z krańca świata i raczej nie polecałbym tego, zwłaszcza jeśli robisz to przypadkiem. Dla mnie jest to odtworzenie taoistycznego symbolu yin-yang. Wiecie, biała część byłaby tym, co znamy, a ciemna część wąż. Tak naprawdę to nieznane. A właściwym miejscem do trwania jest linia między nimi. Bo w pewien sposób jedną nogą jesteś w tym, co rozumiesz, to daje ci bezpieczeństwo. Ale to jest dosyć nudne, bo znasz wszystko, co tam się dzieje, a ludzie tacy nie są. Nie chcą tylko bezpieczeństwa. Dostojewski mówił o tym w opowieściach ze świata umarłych. Świetna, fantastyczna książka. Powiedział, i uwielbiam to, bo to jest wczesna krytyka pojęcia utopii. Powiedział, gdybyście dali ludziom wszystko, czego chcieli, do jedzenia nie mieliby nic innego jak tylko ciasto, a do roboty nic innego jak siedzenie w ciepłych basenach i zajmowanie się przedłużaniem gatunku. To były jego zdania. Pierwszą rzeczą, jaką by zrobili, może po pierwszym tygodniu, byłoby popadnięcie w połowiczny obłęd, rozwalanie wszystkiego, żeby stało się coś, czego się nie spodziewali, żeby mieć coś ciekawego do roboty. I to jest tak prawdziwe. Bo utopijne podejście, że jeśli tylko miałbyś wszystkie rzeczy materialne, jakie chcesz, byłbyś... No jaki byś był? Co byś robił? Siedziałbyś na kanapie i oglądał telewizję. I nie wiem, zacząłbyś się ciąć tylko dla rozrywki, w mgnieniu oka. To jest rodzaj rzeczy, jakie robią ludzie. Także nie jesteśmy przystosowani do bezpieczeństwa i utopii. Jesteśmy przystosowani do pewnego poziomu bezpieczeństwa, bo wiecie, jesteśmy wrażliwi. Ale w większości przypadków chcemy stać jedną nogą w nieznanym, gdzie nie mamy pojęcia, co tam się dzieje. Bo wtedy jesteś czujny i żywy, i spięty, i zaangażowany.
I uważam, jestem o tym przekonany i wydaje mi się, że to ma związek ze strukturą półkuli, fizjologią twojego mózgu, bo prawa półkula wydaje się z grubsza dostosowana do tego, czego nie wiesz. A lewa półkula, to jest oczywiście duże uproszczenie, ale użyteczne, jest przystosowana do świata, jaki znasz. A właściwym dla ciebie miejscem jest pół drogi między nimi, bo wtedy możesz to powiedzieć. I to jest świetne. Wtedy ci to mówi, że jest to objawiająca ci się rzeczywistość. Znasz to uczucie czynnego zaangażowania w świat, kiedy wszystko idzie dobrze, kiedy jesteś we właściwym miejscu o właściwym czasie. Jesteś czujny i masz wszystko pod kontrolą. Zaangażowany, tracisz poczucie czasu, a poczucie tragiczności życia trochę odpuszcza. To jest wtedy, gdy jedną nogą jesteś w tym, co bezpieczne, a jedną nogą w nieznanym. Twój mózg sygnalizuje ci, że jesteś we właściwym miejscu, przez pokazywanie tego, co robisz jako wartościowego. A to poczucie znaczenia jest sygnałem neurofizjologicznym, że ułożyłeś kosmiczne siły we właściwej równowadze, w swoim istnieniu w tym danym momencie. I dlatego jest to takie dobre uczucie. Co innego miałoby to być? Nasz mózg jest zdolny do patrzenia dalej niż nasz wzrok. Do tego jest. I to poczucie zaangażowania. Nie ma powodu, żeby nie sądzić, że jest to prawdziwy sygnał. Możecie to zredukować, możecie powiedzieć. Cóż, problem z byciem w tym, co znasz, tylko i wyłącznie, jest taki, że nie wiesz wszystkiego. I to będzie problem w przyszłości. A problem z byciem w tym, o czym nie wiesz, jest... No, to jest za dużo, człowieku. Wpadniesz w panikę, bo wszystko się może zdarzyć i nie jesteś w stanie tego opanować. Więc musisz wypośrodkować między tymi dwoma rzeczami. Musisz być na tyle bezpieczny, żeby twoja fizjologia nie rozkręciła się w sposób niekontrolowany. I chcesz być w nieznanym na tyle, aby stale ciągle aktualizować. To jest miejsce, w którym przepływ informacji jest największy. I wiesz o tym, bo znajdujesz się tam, gdy rozmawiasz z kimś o czymś bardzo ciekawym. Albo pochłania cię książka, albo zagłębiasz się w film. A może jest to coś, co robisz po pracy. A może w pracy jesteś w tym po uszy. I to oznacza, że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I powiedziałbym, że to jest miejsce, w którym powinieneś być cały czas. Oczywiście nie możesz, bo nikt nie jest idealny, ale jest to odtworzenie raju na ziemi. To jest coś w tym stylu. Bo gdy to się zdarza, jesteś we właściwym miejscu o właściwym czasie, co oczywiście poddane jest pewnym ograniczeniom, o których możemy porozmawiać później. To jest to, co robi ten gość. I powiedziałbym, że jest to coś zbliżonego do tego, co robi Bóg. Gdy przemienia chaos możliwości w dające się zamieszkać istnienie, gościnny byt. To jest coś, co istoty ludzkie powinny odgrywać. A potem Bóg rzekł, niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, to też jest ciekawostką. Wiecie, jest ta sztuka teatralna napisana przez Niemca nazwiskiem Goethe. Nigdy nie umiem wymówić tego poprawnie. Napisał tę sztukę, Faust. Napisał pierwszą część, gdy był dosyć młody, i drugą część, Faust 2, gdy był dosyć stary. I w tej sztuce jest postać, Mefistofeles. Mefistofeles jest diabłem i zmusił diabła, aby się wytłumaczył dwa razy. I użył on zasadniczo tych samych słów, które bardzo mi się spodobały. To naprawdę głębokie. Zasadniczo Mefistofeles Goethego mówił. Wiecie, jest on przeciwnikiem słowa. To jest dobry sposób przedstawienia tego, bo to tak działa w mitologii. On jest postacią ukrywającą się za wężem w ogrodzie Eden, o czym będziemy mówić więcej. Ale on ma swoją zaawansowaną filozofię, nie jest przypadkowym łapserdakiem, ma głęboką filozofię. Jego filozofia jest dosyć bezpośrednia, jest atrakcyjna, zwodząca i ludzie dają się na nią nabrać dość często, o wiele częściej niż im się wydaje. Jego filozofią jest, rozejrzyj się po świecie, to jak Iwan Karamzow w Braciach Karamzow, kiedy stara się odwieść swojego brata od bycia chrześcijańskim mnichem. Mefistofeles mówi, rozejrzyj się po świecie. Wszystko, co widzisz na świecie, to nic innego, tylko rzeźnia. Wszędzie cierpienie, wszystko zżera się nawzajem. Ludzie umierają w męczarniach i są dla siebie okrutni. Cały ten bajzel jest niczym innym, jak ustawicznym trwaniem straszliwej rzezi i zniszczenia, i ruin. Mówi, lepiej by było, gdyby to nigdy w ogóle nie istniało. A to jest bardzo ciekawa idea.
I wierzę, że widziałem to w ludziach wiele, wiele razy, że w głębinach desperacji, zwłaszcza gdy zostałeś zdradzony, oszukany, dla przykładu, i zabłądzisz w niewłaściwe dzielnice podziemia, to jest coś, co przychodzi ci do głowy. Wiesz, jeśli masz na przykład bardzo chore dziecko, albo cała twoja rodzina cierpi, jak to się czasem zdarza, ta idea pojawi się w twojej głowie. Dobry Boże, kto poskładał ten bałagan? Czy to naprawdę jest tego warte? Naprawdę warte tego cierpienia? Ludzie o tendencjach samobójczych powiedzą nie. Powiedzą nie. Wystarczy tego. Wiecie, i musimy przejść bardzo długą drogę, mówiąc oględnie, zanim faktycznie popełnisz samobójstwo. Musisz być w bardzo desperackim położeniu. Ale twoją odpowiedzią na to położenie jest, istnienie jest takie, że lepiej by było, gdyby go w ogóle nie było. I to jest, myślę, że to jest okropna filozofia. Tak myślę. Gdy wprowadzasz to w czyn, stanowi rzeczy, które doprowadziły cię do desperacji o wiele gorszymi. I nie mogę się przekonać do myśli, że jeśli rozsądnym jest wyprowadzenie logicznego wniosku, że cierpienie uzasadnia twoje pragnienie, aby zakończyć istnienie, że odpowiedzią na nie nie może być wołanie jeszcze większego cierpienia. To po prostu nie ma sensu. I z moich obserwacji wynika, że ludzie, którzy postępują zgodnie z filozofią Mefistofelesa, nieuchronnie zmieniają cierpienie w jeszcze większe. To wywołuje jeszcze większą wątpliwość. Czy oni chcą końca istnienia, czy krwawej zemsty? Na każdym i za każdą cenę. A moim wnioskiem jest zawsze to, że maską jest. Istnienie nie powinno istnieć, bo jest zbyt okrutne. Ale motywacją jest. Chcę sprawić wszystkim tak dużo cierpienia, jak to tylko możliwe, zanim opuszczę to miejsce. Jeśli poczytacie zapiski ludzi takich jak dzieciaki, które wystrzelały liceum w Columbine, powiedzą wam one jasno, że jest to dokładnie to, że była to dokładnie ich konkluzja, a następnie wprowadzili to w czyn. Także, ale w tym przypadku Bóg powiedział, że było to dobre. Dużo o tym myślałem. I pytanie brzmi, czy to jest lepsze niż nic? Bo to jest naprawdę dobre pytanie. I myślałem o dwóch rzeczach. W związku z tym, jedną z nich jest, może to zależy od tego, jaki jesteś, prawda? Bo może być tak, że są tryby istnienia w świecie, które uzasadniają istnienie świata. I są w świecie istnienia, które czynią jego istnienie nieznośnym. I wierzę, że narracja przewijająca się w opowieściach biblijnych to dokładnie dialog pomiędzy tymi dwoma rodzajami istnień. A optymistyczną częścią historii jest, że istnienie wymaga ograniczeń i cierpienia. Nie ma od tego ucieczki. Ale są tryby istnienia, które czynią to znośnym, może nawet więcej, być może nawet tryby istnienia, które czynią to dobrym. A to jest kręta i wąska droga, bardzo trudna do podążenia nią. Także myślę, to jest możliwe. Nie jestem z natury optymistą. To nie jest jedna z rzeczy, jakie wykoncypowałem i czytałem o nich i uważałem za możliwe. Bo każdy z nas wie, że są sposoby działania, które mogą zmienić rzeczy na gorsze. Wszyscy o tym wiedzą. Więc jeśli to prawda, to musi istnieć i przeciwieństwo. Muszą być sposoby zachowania, przez które możesz zmieniać rzeczy na lepsze. I oczywiście możesz działać w sposób, który zmieni sprawy na o wiele, wiele gorsze. Także pytanie brzmi, czym są sposoby zachowania, które możesz zmienić bieg spraw na o wiele, wiele lepszy? I uważam, że jest to pytanie, czy możemy mieć ciastko i je zjeść? Czy możemy mieć istnienie, które wymaga ograniczeń i cierpienia, jednocześnie to przemienić przez nasz sposób, modus zachowania? I wierzę, że opowieści biblijne, i być może nie tylko one, ale opowieści biblijne są jedną z najlepszych prób ludzkiej wyobraźni, aby rozważyć i odpowiedzieć na to pytanie. O tym jest cała opowieść. Więc początkiem tego jest katastrofa zapaści samoświadomości i wejście ludzkości w historię. A resztą tego jest, no dobrze, teraz jesteśmy w historii, teraz wiemy, że umrzemy, wiemy o naszej śmiertelności, jesteśmy świadomi własnego istnienia. Czy jest motywacja działania w świecie, która ułatwia nam uzasadnienie tego istnienia, która umożliwia mu bycie zwycięskim? I powiedziałbym również, być może warto to odkryć. To jest kolejna rzecz, która jest tak ciekawa, bo mamy na Ziemi bardzo krótki czas. Jest tyle rzeczy, które są bardzo, bardzo trudne, aby się z nimi zmierzyć. Jeśli masz nawet problem z tolerowaniem sam siebie, wszystkich swoich braków, jedną z rzeczy, która wydaje mi się to potwierdzać, jeśli postarasz się przyjąć dostatecznie wzniosły tryb istnienia, jeśli postarasz się to zrobić, wtedy sama czynność dźwigania tego brzemienia wystarczy, aby usprawiedliwić fakt, że jesteś niedoskonały, śmiertelny i ograniczony przez tragedię. I wierzę w to. I wierzę, że ludzie w to wierzą. Bo jeśli przyjrzysz się, jak zachowują się ludzie, oni szukają ludzi, których mogą podziwiać. I podziwiają
ludzi, prawda? To jest naturalne zjawisko. Początki tego widzicie już u dzieci. Dzieci podziwiają, a następnie naśladują. I my zdajemy się patrzeć na ludzi, którzy zdają się nosić brzemię istnienia w sposób heroiczny. I coś w nas pociąga nas ku temu. I sprawia, że chcemy to naśladować i powtarzać. I uważam, że jest to najgłębszy i najbardziej szlachetny instynkt. I uważam, że jest słuszny. Nawet jeśli nie jesteś do końca przekonany o tej pozytywnej stronie, bo trudniej jest się przekonać do pozytywów, możesz z pewnością być przekonany co do negatywów, bo są przejawy istnienia, które są tak brutalne i tak karygodne, że zaledwie czytanie o nich wystarczy, aby wywołać traumę. Wydaje mi się, że jeśli jesteś osobą, która nie do końca zatraciła swoją duszę, nie możesz pokonać w sobie tego, żeby w mgnieniu oka nie uciec od takich historii. Wiecie, Aleksander Sołżenicyn był osobą, która zrobiła najwięcej, aby odsłonić kompletny horror komunistycznego totalitaryzmu. Powiedział, że proces norymberski był najważniejszym wydarzeniem XX wieku. To był sąd po zakończeniu II wojny światowej, że są pewne czynności, których nikomu nie wolno podejmować, niezależnie od pochodzenia kulturowego, bo były one, powiedzmy, zbrodniami przeciwko ludzkości, że było coś takiego jak uniwersalne zło. I możecie o tym dyskutować. I ludzie z pewnością to robili. Ale problem w tym, że jeśli o tym dyskutujecie, musicie powiedzieć, że w pewnych warunkach rzeczy, które się wydarzyły, na przykład w obozach koncentracyjnych, czym byłoby zaangażowanie dzieci po ich uprzednim torturowaniu i oddzieleniu siłą od krewnych i wszystkie okrutne rzeczy, które temu towarzyszyły. Że to po prostu jest okej. Że to tylko opinia. Że to tylko coś, co się wydarzyło. I są okoliczności, w których jest to uzasadnione. Że nie ma w tym żadnego transcendentnego dobra i zła. Że to jest tylko zagadnienie praktycznego podejścia. I wydaje mi się, że nie jest to właściwy do wysunięcia wniosek. Tak mi się wydaje. I tak to podsumował Sołżenicyn, kiedy przyglądał się procesowi norymberskiemu. Także pojęcie, że było to dobre, cóż, nawet jeśli w to nie wierzycie, bo może nie jest tak dobre, jak mogłoby być, powiedziałbym, zostało tobie powierzone, jako komuś, kto uczestniczy w procesie dalszego przetrwania, aby zachowywać się tak, jakby przynajmniej mogło to być dobre, albo pracować nad polepszeniem tego z całej swojej mocy, po części dlatego, że co innego masz do diabła do roboty, co mogłoby być w jakikolwiek sposób lepsze od tego, co uzasadniałoby twoją egzystencję lepiej niż to. I wiesz doskonale dobrze, jeśli masz jakiś rozum w ogóle, to jest coś, co chciałbyś widzieć u każdego innego. Wiesz, jesteś zdesperowany, może cyniczny. I od czasu do czasu pojawia się ktoś, kto zachowuje się jak światło w ciemności. I to podbudowuje twojego ducha i daje ci promyk nadziei i to może pomaga ci to ciągnąć. Oczywiście, że jest to wezwanie do bycia. To wypływa z głębi twojej duszy, która mówi, jest w tym coś z tego, jaki powinieneś być. I może wtedy, cóż, mamy szansę uczestniczyć w tym, co jest dobre. Myślałem też, wiecie. Nie, zostawimy to na trochę później. Bóg widząc, że były dobre, rzekł, niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swojego gatunku owoce, na których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swojego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek. Dzień trzeci. Lubię to przedstawienie. To jest ciekawe. Te stare obrazki. Bo jeśli przyjrzycie się bliżej, zauważycie tę aureolę wokół głowy Boga. I znów mamy podział między dniem a ciemnością. Bóg jest dokładnie na granicy między nimi. I to jest słońce. Tym jest aureola. Aureola jest słońcem albo księżycem. Czasami jest jak moneta. Wiecie, macie głowę królowej na monecie. I to jest królowa na księżycu. I to jest srebrne. To jest symbol wartości. I oczywiście królowa jest zwierzchnikiem, a księżyc jest zwierzchnikiem nocnego nieba. A złoto jest słońcem. A złoto jest czyste, bo nie miesza się z innymi metalami. Świeci jak słońce. Także ma udział w słońcu. Bóg ma udział w słońcu, bo cokolwiek przedstawia, to jest stowarzyszone ze świadomością, oświeceniem, rozjaśnieniem. To jest ta siła rozjaśniająca, oświecająca, która jest dokładnie na granicy, pomiędzy tymi dwoma zbiorami zjawisk. I to jest to, co ten obrazek stara się przedstawić. Także jest to przenośnia. To jest jeden sposób myślenia o tym, ale również nawiązuje do tego podstawowego pomysłu, że jest coś świadomego, co jest częścią składową samego bytu. A potem Bóg rzekł, niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba,
aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczyły pory roku, dni i lata. To również jest znaczący fragment pisarski. Bo pomyślcie tylko, jak długo zajęło naszym cholernym jaskiniowym przodkom, aby spojrzeć w nocne niebo i wydedukować, że przez lata powtarzały się pewne schematy, które umożliwiały im podział na pory roku. Ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, jak oni do tego doszli. Stopień uważnej obserwacji, jakiego to wymagało, i wiemy, że ludzie opanowali to dawno temu, bo wiecie, te wielkie megalityczne budowle, jak Stonehenge, wydają się być zasadniczo obserwatoriami astronomicznymi. I widzicie to samo w przypadku piramid. Ludzie patrzyli w cholerne niebo, starając się zrozumieć, patrząc na Boga. Wiecie, to jest coś, co robicie, gdy patrzycie w nocne niebo, starając się zrozumieć regularność i porządek we wszechświecie. I to wszystko jest spakowane do tego małego wersetu, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby kierować się gwiazdami. Niesamowite. Aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. Także mamy tę ideę zwierzchności. To jest analogia między władcą a ciałami niebieskimi, które rozświetlają ciemności. Zasadniczo o to chodzi. I to jest bardzo ciekawy pomysł, bo zajęło nam to bardzo dużo czasu, aby przyzwyczaić się do myśli, jak mówiliśmy tydzień temu, aby oswoić się z ideą zwierzchności jako taką i aby zdecydować, co stanowi o uzasadnionej władzy. To nie jest władza. To jest autorytet i kompetencje. To nie jest władza, ani nie jest to dominacja. To jest bardziej złożone, bo ludzie, których chciałbyś widzieć rządzących, nie są ludźmi, którzy mają władzę. Bo władza oznacza tyle, że mogę cię skrzywdzić, a ty nie możesz mnie skrzywdzić w rewanżu. To nie tego potrzebujesz od rządzącego. Mimo, że czasem się to do tego sprowadza. To, czego chcesz, to jest pewien rodzaj mądrości, który rozjaśnia ciemności. Także powiązanie zwierzchnika z niebiańskimi królami światła jest całkowicie rozsądną rzeczą z perspektywy metaforycznej. To jest starożytna, prastara idea. Wiecie, kolejny przykład na to, że jesteśmy zakorzenieni w śnie. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. Kolejne podkreślenie faktu, że lepiej, żeby było coś niż nic. Wiecie, może moglibyśmy traktować to jako deklarację wszechświata. Coś w stylu, lepiej, żeby było coś niż nic. A skąd to wiesz? Odpowiedzią na to mogłoby być. Może dlatego, że jest coś zamiast niczego. I wiem, że to żaden dowód. Ale to nadal znaczący fakt, który ma miejsce. I nikt nie wie, dlaczego tak jest. Także może powinniśmy się na to zgodzić. I zobaczyć, co możemy z tym zrobić. Jak możemy uczynić to lepszym. Bo z pewnością moglibyśmy, jeśli bylibyśmy temu naprawdę poświęceni. Jeśli wyzbylibyśmy się urazy i gniewu i nienawiści. Wiem, że są ku temu wszystkie powody, bo ludzie okropnie cierpią, ale Bóg jeden wie, jakie istnienie mogłoby być, jeśli wszyscy dołożylibyśmy coś najlepszego, co umiemy od siebie. Bóg jeden wie, co moglibyśmy zdobyć, jak wspaniałe miasta moglibyśmy założyć, jakie rzeczy moglibyśmy wyplenić, aby ulżyć światu w cierpieniu. I wiecie, jest ten facet, o którym czytałem. To jest niesamowite, nie pamiętam jego imienia. On odkrył tego pasożyta, nitkowca podskórnego. Nitkowiec podskórny to naprawdę okropna rzecz. I możecie poczytać o nim więcej. Ale ja wam trochę o tym powiem, chociaż to raczej niesmaczne. Nitkowiec to jest pasożyt żyjący w Afryce. Wżera się pod twoją skórę i jest dosyć długi. Mniej więcej taki długi i mniej więcej taki szeroki. Więc wżera się pod twoją nogę i tam siedzi. Może czasem wystawi łeb przez otwór. To jest jedna z jego wyśmienitych skłonności. I następnie, jeśli staracie się go wyciągnąć, łamie się oczywiście, bo w przeciwnym razie dalibyście radę go wyciągnąć. I by zdechł, a on tego nie lubi. Więc ulega przerwaniu. Wielu ludzi cierpiało na tę okropną chorobę. Nie możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda, bo jesteście częścią 1% i żyjecie w Ameryce Północnej. I dzięki Bogu za to. Ale trochę wyobraźni. Nie chcecie nawet o tym myśleć. Ja już nie wspomnę o chorowaniu na to. A ten facet pojechał do Afryki i zmiótł to z powierzchni Ziemi. To jest jak, o, świetnie. Planeta na pewno jest lepszym miejscem bez żadnych nitkowców podskórnych na niej. Mimo tego, że mówimy tu o, w cudzysłowie, ludobójstwie nitkowców podskórnych. Wciąż jestem z tego raczej zadowolony. To był jeden facet, który pomyślał, no, nie potrzebujemy takich rzeczy. I myślę, całkiem w porządku. Brawo dla niego. Może umierać z myślą, że świat jest lepszy niż ten, na który przyszedł. Więc brawo dla niego.
I uważam, że jest to dobry cel, tak mi się wydaje, aby będąc na łożu śmierci spojrzeć wstecz i móc powiedzieć, teraz na świecie jest trochę mniej cierpienia w porównaniu do tego, gdybym nigdy nie istniał. To jest dużo lepsze niż odwrotność, bo z pewnością możliwe jest, jeśli jesteś Stalinem, można mieć pewność, że na świecie będzie dużo więcej cierpienia niż gdybyś nie żył. A my doskonale wiemy, że ludzie są w stanie to osiągnąć. I wielu, wielu ludzi próbuje. Aby nie robić nic poza dokładnie tym jednym. Ciężko mi nie myśleć o tym. Jako o pewnego rodzaju metafizycznym złu. I wydaje mi się to właściwym podejściem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Także mamy tutaj słońce i księżyc tutaj, o ile się znam. Tak. Szczerze mówiąc, to myślę, że księżyc jest tutaj. Ale, no cóż, to jest fragment Kaplicy Sykstyńskiej. Coś absolutnie wyjątkowego. Jednym z powodów, dla których uczę o tych opowieściach biblijnych, jest to, że myślę, wiecie, nauki humanistyczne zostały tak bardzo zdziesiątkowane i znowu uważam, że ma to związek z uprzedzeniem i nienawiścią, bardziej niż czymkolwiek innym. Ale naprawdę nie sądzę, żebyście mogli załapać nauki humanistyczne i to, co mają do zaoferowania, bez znajomości opowieści biblijnych, ponieważ one są snem, z którego wyrosły nauki humanistyczne. Także, dopóki nie masz tej bazowej wiedzy o tym śnie, są tam rzeczy całkowicie przepastne, które nie otworzą się same przed tobą. Piekło Dantego byłoby jedną z nich. Raj utracony Miltona, który jest całkowicie niewiarygodnym dziełem. Milton napisał to, ponieważ chciał usprawiedliwić postępowanie Boga wobec ludzi. Jakie to ambitne. On to traktował poważnie. Brał ten problem na poważnie. To jest problem mefistofeliczny, że to jest ciężki kawałek chleba, to z czym mamy do czynienia. Wiecie, może powinniśmy dać sobie spokój. Myślę, że świat, cały świat podjął taką decyzję w 1980 roku, gdy zastanawialiśmy się, czy zaangażować się w całkowitą atomową zagładę. I parę razy byliśmy o włos od tego. I wydaje mi się, że była to pewnego rodzaju zbiorowa decyzja po stronie ludzkości, aby raczej pozwolić tej okropnej grze się toczyć, zamiast ją zburzyć. Ale Milton napisał Raj utracony, aby... To jest sen raz jeszcze. I to jest sen, próba wyjaśnienia natury istnienia i natury zła. I nie możesz ugryźć tej cholernej rzeczy bez znajomości tych podstawowych opowieści. I szkoda bardzo, bo to jest niewiarygodnie głębokie. A powodem, dla którego potrzebujemy tak przepastnych rzeczy, o ile mogę powiedzieć, dlaczego potrzebujesz dogłębnej wiedzy? Bo życie to jest przepastne zagadnienie dla każdego. Możesz się wycofać i żyć bardzo zachowawczo, wiesz. Więcej władzy dla ciebie. Rozumiem, dlaczego chciałbyś to zrobić. To jednak nie ochroni cię przed stawieniem czoła ostatecznym życiowym pytaniom. One tam są, przed nosem. Przynajmniej w jakimś momencie twojego życia. I myślę, że lepiej by było, gdybyś mógł się z nimi skonfrontować całym sobą. I zająć się nimi poprawnie. I być w tego konsekwencji latarnią mocy dla innych. I uważam, że wiedza... Tego powinny nas uczyć nauki humanistyczne. Wiedza. I wiedza jest tym, co pozwala ci radzić sobie w godny sposób z tragedią życia. I nie widzę, jak mógłbyś myśleć, że jest to zły pomysł. Bo przyjdą czasy, gdy znajdziesz się na ostrym dyżurze, na skraju paniki, płaczu i załamania nerwowego. Zapaści i bycia bezużytecznym dla kogokolwiek z twojego otoczenia. A to nie jest właściwy sposób. Aby być właściwą postawą w takiej sytuacji, jest być silnym i zapewniającym oparcie, a nie sądzę, żebyś mógł to zrobić nie będąc mądrym. Nie możesz być mądry bez doprowadzenia się do porządku, bez wiedzy o tym, skąd się wziąłeś i jaki jesteś. I to jest historia nauk humanistycznych. To nie jest opcjonalne. To jest bardziej niż niezbędne. Nie samym chlebem żyje człowiek. To jest dokładnie to zagadnienie. Także widzicie te wyjątkowe dzieła. To nie jest tak, że Michał Anioł myślał o tym dosłownie. Był geniuszem do licha. Stara się coś przedstawić. Stara się przedstawić głębię kultury ludzkości. Tak mi się wydaje. Dlatego mamy tu tę patriarchalną postać. I kosmiczna rola, jaką odgrywa świadomość i tradycja, w istnieniu jako takim. I to jest uszlachetniające. Ludzie, religijni czy nie, ludzie, setki milionów ludzi, przyjeżdżają z całego świata do Rzymu i przychodzą przez tę maleńką kaplicę, żeby na to popatrzeć. Jest w tym coś, co każdy powinien zobaczyć. To nie tylko piękno. To jest coś więcej niż piękno. To jest coś, co stanowi pokarm dla duszy. I każdy to czuje, nawet jeśli nie są w stanie tego wytłumaczyć. Także... Potem Bóg rzekł, niechaj się zaroją wodę od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba.
Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszystkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. Rodzaj, prawda, to rodzina. A być miłym, braterskim, to traktować innych tak, jakby byli częścią twojej rodziny. Według ich rodzajów. I widział Bóg, że były dobre. To jest stale i ciągle przedstawiane. Bóg mówi, a to jest to, co powoduje byt do istnienia. Bóg powiedział, że to było dobre. A to jest podstawowy osąd o naturze rzeczywistości. Wiecie, jedną z rzeczy, jaka ma miejsce w tłumaczeniu, po przejściu ze Starego Testamentu do Nowego, Bóg w sposób oczywisty błogosławi stworzeniu na początku tych opowieści. A następnie mamy Boga Starotestamentowego. Lepiej z Nim nie zadzieraj, bo dostaniesz niezłego klapsa, jeśli zboczysz z kursu. Nie ma co do tego wątpliwości. Jest On dość samowolną postacią. Wielu współczesnych ludzi myśli, jak możesz wierzyć w takiego Boga? Kiedy ja to czytam, myślę, cóż. To nie jest to, co myśleli ludzie Starego Testamentu. Oni myśleli, lepiej na siebie uważaj, bo życie jest naprawdę trudne. Jeśli zboczysz z kursu, zostaniesz zmiażdżony. Boga w pewien sposób nie obchodzi, czy się z Nim zgadzasz. Co to ma w ogóle do rzeczy? Oczywiście, że się nie zgadzasz. Lepiej jednak miej się na baczności, bo w przeciwnym razie znajdziesz się w prawdziwych tarapatach. Jest w tym prawdziwa mądrość. Nietzsche myślał, Nietzsche szczerze podziwiał Stary Testament jako dzieło literackie, bo jego zdaniem przedstawienie boskości jako przedstawienie niezbędnej natury istnienia było niewiarygodnie dokładne w swojej przypadkowej i często okrutnej naturze. Nie postępowało zgodnie z moralnością, którą istoty ludzkie są w stanie zrozumieć. Uważał, że było to bardzo realistyczne. Podoba mi się ta interpretacja. Ale to, co dzieje się w Nowym Testamencie, jest dosyć ciekawe, bo znienacka pojawia się naleganie w Nowym Testamencie na to, że powinieneś w stosunku do Boga zachowywać się tak, jakby był niczym innym niż dobro. I to jest taka dziwna rzecz, bo wiecie, patrzycie na świat i mówicie sobie, ta? Serio? Tylko dobrem, no nie? Nowotwory i trzęsienia ziemi, raczej ciężko wpasować w ten obrazek. Wiecie, potworne rzeczy, jakie zdarzają się dzieciom. I to wszystko ciężko w sposób oczywisty pogodzić z pojęciem dobrego Boga. Ale ideą leżącą u podstaw tego jest, jeśli będziesz zachowywał się w ten sposób, jest większa szansa, że to jest prawda, coś w tym stylu. Także rozważałbym to w kategoriach zarówno odwagi, jak i wiary. Tak jakbyś poczynił pewne założenia, tak jak to zrobił Bóg na początku Biblii, że istnienie jest w rzeczy samej dobre. Ty tego nie widzisz, bo widzisz wszystkie te rzeczy, które nie są do końca dobre, ale nie o to chodzi. To jest metafizyczna presupozycja, coś w tym rodzaju. To jest decyzja, aby zachować się w ten sposób. Mam zamiar postępować tak, jakby istnienie było dobre i nawet to poprawić. A jawną ideą jest, nie ma innego sposobu, żeby poprawić funkcjonowanie rzeczy, niż zrobienie tego. Także jest w tym element odwagi, który wydaje mi się wyrażony w pewnym stopniu w idei dobrowolnej ofiary życia Chrystusa. Jego presupozycją było coś w rodzaju, zamierzam postępować tak, jakby Bóg był dobry i zamierzam to odgrywać do samego końca i to staje się czymś w rodzaju boskiej ścieżki. I wierzę, że jest w tym mądrość, bo znowu, większość czasu, który spędziłem zmagając się z tym tematem, zawsze patrzyłem na coś przeciwnego. Nie studiowałem dobra, studiowałem zło. Bo w zło łatwiej uwierzyć, zwłaszcza po XX wieku. Musiałbyś być ślepy, aby nie myśleć o tych rzeczach, które wydarzyły się w XX wieku jako złych. Niektóre z tych rzeczy były tak brutalne, że to jest kompletnie niewyobrażalne. Chyba, że to sobie wyobrazisz i to jest dokładnie tam. To jest część zapisów historii. I myślę, że jeśli jest coś tak potwornego, to wskazuje tak jasno, jak to tylko możliwe, że jest również coś, co jest jego przeciwieństwem. I jest to coś, co jest najdalej, jak się da, od tych rezultatów. A to nie oznacza, że możemy dokładnie powiedzieć, co to jest, bo w pewien sposób łatwiej załapać, co oznacza torturować, łamać i sprawiać ból.
i nie być w stanie rozważać tak jasno, jak miałbyś się zachowywać, gdybyś miał postępować w sposób dokładnie odwrotny. Ale to przynajmniej zakłada, że to istnieje i widzę ten schemat przedstawiony w konsekwencji snu w Nowym Testamencie. Ma coś wspólnego z całą pewnością, z dobrowolnym zaakceptowaniem śmiertelności. Bo oczywiście, że jest to trucizna w jabłku. Fakt, że wszyscy patrzymy na przyszłość, wiedząc, że zmierzamy ku końcowi tego, co kochamy. I ciężko nie pozwolić, aby to nie zatruło twojego istnienia. Nie ma możliwości, żeby od tego uciec, o ile możemy powiedzieć. Może być jednak coś w rodzaju zmiany nastawienia. Możesz powiedzieć, to jest cena, jaką płacisz za istnienie i heroiczną rzeczą, jaką możesz zrobić, jest pogodzić się z tym. Nie tylko pogodzić się z tym niechętnie, mówiąc, no dobra, będę to ciągnął, zaakceptuję to i nie będę zachowywał się inaczej jak tak, jakby istnienie było dobre. A następnie zobaczymy, jakie rzeczy przybiorą obrót, coś w tym rodzaju. I widział Bóg, że były dobre. Także jest to akt odwagi. W tej przemianie nastawienia jest coś z odwagi. I nawet w pojęciu, że świat jest dobry, jest odważne nastawienie. Zwłaszcza, gdy mamy tak wiele dowodów sprawiających, że ciężko jest ten wniosek wysnuwać na stałe. Ale alternatywa wydaje mi się czymś o wiele gorszym. Także mamy znów Boga ze słońcem w tle. Bo jest On powiązany ze słoneczną świadomością. Stwarza te wszystkie dziwne, wspaniałe stworzenia. I wiecie, ludzie mówią, że idea Boga jako starca w niebiosach jest dość prymitywna. I dużo bardzo lepiej byłoby myśleć o tym jako... Dużo bardzo lepiej? O Jezu! Mniejsza z tym. Bardziej uczenie byłoby myśleć o istocie boskiej jako o duchu pozbawionym formy, coś w tym rodzaju. Ale wiecie, to też nie jest takie oczywiste. Tak jak wcześniej mówiłem, nie ma nic bardziej złożonego niż istota ludzka. Także ta idea, że boskość jest co najmniej tak bardzo skomplikowana jak istota ludzka, wydaje się być czymś całkiem rozsądnym. I wiem, że jest to przenośnia, chociaż nie wiem do jakiego stopnia. To jest również coś, co jest ucieleśnione. I to jest naprawdę, naprawdę ciekawe podejście, bo stało się to coraz bardziej oczywiste. W miarę jak staraliśmy się wytworzyć rzeczy pokroju sztucznej inteligencji, że bardzo ciężko wyprodukować inteligencję, być może świadomość, która nie jest w pewien sposób zabudowana, to nie może być po prostu duch, duch bez formy. I wydaje mi się, że jest to jeden z powodów, dla których chrześcijaństwo położyło tak duży nacisk na zmartwychwstanie ciała na końcu czasów, bo jest w tym motywacja, aby uszlachetnić pojęcie ciała, nie tylko ducha. Świadomości, która abstrakcyjnie unosi się poza ciałem, ale powiedzieć, że nie możesz tego zrobić. Nie możesz po prostu zarzucić tej części ciebie, która jest ciężka i materialna, że tak powiem, i zostawić ją za sobą jako nic nieznaczącą. Musisz uszlachetnić również to. Ta idea jest również urzeczywistniona w przedstawieniu Boga w postaci ludzkiej, jako mądrej istoty ludzkiej, czegoś, co jest ucieleśnione. Także przynajmniej z perspektywy metaforycznej nie wydają mi się słuszne machnięcie na to ręką, jak na coś prymitywnego. Bo nie wydają mi się, żeby było, nie wydają mi się to w ogóle prymitywne. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. I to jest nam. To jest część kapłańskiej wersji, jak wspomniałem. Jest kilka źródeł ze Starego Testamentu. I w wersji kapłańskiej, jeśli dobrze pamiętam, jest Elohim. Może nie mam racji, nieważne. To dosłownie nieważne. Bo w tym pojęciu chodzi o to, że Bóg, który jest na tle tej opowieści, ma swojego rodzaju mnogość istnienia. I wygląda to tak, jakby idea monoteizmu narodziła się w bólach na przestrzeni czasu. Bo jest wiele potęg. I idea, że jest władza nad tymi potęgami, nie było to dla ludzi czymś łatwym do opanowania. Bo co jest wspólnym mianownikiem różnych źródeł potęgi? Coś w rodzaju metawładzy. Ale ciężko wydedukować, co to jest. To jest przedstawione jako przejście, o ile mogę powiedzieć. Od politeizmu do monoteizmu. Po pierwsze, zaobserwowano, że były potęgi, które decydowały o losie ludzi, przynajmniej po części, którym jesteś poddany. A następnie idea, że jest coś wspólnego tym wszystkim potęgom, co po części przedstawić można za pomocą słońca wschodzącego rano i przedzierającego się przez ciemności w nocy, co jest stowarzyszone ze świadomością i zwierzchnością,
co jest bardzo, bardzo... Widzicie, jedną z rzeczy, która nie daje mi spokoju, prostackim ateizmie. I powiedziałbym, że prostacki ateizm jest tego rodzaju, że uważa te opowieści za nic innego niż przesądy. To znaczy, że jest bardzo, bardzo niedoinformowany. Bo czymkolwiek te historie są, na pewno nie są tylko prostymi przesądami. Nie zostały wygenerowane w wyniku spisku kapłanów, aby otumaniać masy, chociaż były nieraz używane do tych celów. To jest o wiele, wiele bardziej złożone. One mają prastare początki, łączą się z różnego rodzaju innymi opowieściami. Wypływa z nich pewna mądrość. Właściwym sposobem patrzenia na nie jest jako na miejsce narodzin, zaawansowanych idei filozoficznych. Także musisz włożyć trochę wysiłku w zajęcie się tymi opowieściami. Nie możesz po prostu. I mówiłem wcześniej, że będę się starał podejść do tego tak racjonalnie, jak to możliwe, w moim omawianiu tych opowieści. I nie odwoływał się do niczego metafizycznego, jeśli nie będzie to absolutnie niezbędne. Chociaż nie chcę wykluczać możliwości istnienia metafizycznej rzeczywistości. Bo zbyt wcześnie na to. Ale musisz brać te opowieści na poważnie, jeśli masz zamiar podejść do tego zagadnienia we właściwy sposób. Nie możesz ich zwyczajnie pominąć. To nie jest właściwe. Także uczyńmy człowieka na nasz obraz. To jest bardzo interesujący pomysł. Jak powiedziałem, niełatwo jest zrozumieć, jak do tego doszło, że istoty ludzkie wpadły na pomysł, że my, marne stworzenia, były, tak było u Mezopotamczyków dla przykładu. I Grecy też tacy byli. Istoty ludzkie nie miały boskiego charakteru. Były zabawkami bogów. Bogowie znęcali się nad nimi dla własnej rozrywki. Wiecie, miłość, gniew, nienawiść, wszystkie te potężne siły. Byliśmy tylko zabawkami dla bogów. Nie było w nas nic szczególnie boskiego. Pojęcie, że w pewien sposób uczestniczymy w bóstwie, to jest oszałamiający pomysł. Nie chcemy, aby niedocenionym było, jak ciężko jest to wyabstrahować, albo użyteczność tej idei dla naszego sposobu życia. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. To jest ciekawe, bo w Księdze Rodzaju jest więcej niż jedna historia stworzenia. W tej opowieści mężczyzna i kobieta stworzeni są w tym samym czasie. Później Ewa jest wydobyta z żebra Adama i będziemy o tym mówić, ale nie tutaj. Tutaj obie płcie zostają wytworzone jednocześnie i obie mają na sobie pieczęć boskości, co jest bardzo równościowe, bardzo stosowne i niewiarygodnie zaawansowane. Tak to dla mnie wygląda. Po czym Bóg im pobłogosławił. To jest dobra rzecz. Mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I tutaj jest Bóg stwarzający Adama i Ewę. Wydają się raczej zadowoleni z tego wszystkiego. A to jest słynne przedstawienie z Kaplicy Sykstyńskiej, autorstwa Michała Anioła. Jest tutaj parę świetnych rzeczy. Musicie się zastanowić, to na marginesie. Nie wiem, czy jest to wiarygodny margines. To jest ciekawe na marginesie. To jest forma wiarygodności. Co do licha robi w tym Bóg? Co to dokładnie jest? Było na to kilka interesujących odpowiedzi. I to jest jedna z nich. Około 20 lat temu grupa uczonych zauważyła dokładną analogię między tą strukturą i mózgiem przeciętym w pół. Oczywiście Michał Anioł był jedną z osób przeprowadzających pierwsze sekcje. Uważali, że Michał Anioł umieścił Boga wewnątrz mózgu z jakiegoś powodu. I wydaje mi się to być związane z pojęciem, że jest to analogia albo metaforyczna jedność pomiędzy pojęciem tego, czymkolwiek jest Bóg, a strukturami, które dają źródło świadomości. I wydaje mi się, że niedoszacowujemy stopnia, w jakim świadomość jest jednocześnie cudem i jest niezbadana. Macie coś, co wydaje mi się całkowicie materialnym substratem. A tu proszę, jesteście świadomi, samoświadomi, zdolni do tworzenia świata przez niemal tylko patrzenie na niego. To jest naprawdę znaczące. I ta świadomość wypływa z czegoś, co kryje się głęboko w jej wnętrzu, wewnątrz substratu materialnego, czego my w ogóle nie rozumiemy. To jest szalenie znacząca rzecz. I słyszycie bardzo dużo o naukowym redukcjonizmie. Ale powiem wam coś, co jest dość ciekawe i też ma z tym związek. Człowiek, który odkrył DNA, nazywał się chyba Watson. Watson i Crick. Ale nie pamiętam, kto napisał tę książkę. Jeden z nich. Nie pamiętam, który.
Wierzył on, że DNA było tak skomplikowane, że musiało pochodzić z kosmosu. Nie wierzył, że mogło wyewoluować na Ziemi. Także wielu z tych ludzi, którzy podawani są za przykład naukowego redukcjonizmu, w ogóle takimi nie są. Gdy poczyta się, co mają do powiedzenia, oni byli bardzo świadomi ograniczeń swojej wiedzy. DNA jest czymś zaskakująco, oszałamiająco spektakularnym. Bo to jest wieczna substancja, będąca tutaj od bardzo, bardzo dawna. A pomysł, że ją rozumiemy, jest bardzo głupim pomysłem. I powiedziałbym, że to samo stosuje się do mózgu. Zeskrobujemy tylko trochę z powierzchni czegoś, czego nie rozumiemy. Także jest to dość interesujące. Może Michał Anioł ma wystarczająco tupetu, żeby to zrobić. Ale z pewnością jest możliwe. Miał wystarczająco tupetu, aby przeprowadzić sekcję, kiedy ceną za to była śmierć. Więc musiał zasadniczo kraść zwłoki, żeby móc to zrobić. Powiedziałbym, że nie był on szczególnie poprawny politycznie. Także jest to dosyć ciekawe. A tutaj mamy inne przedstawienie tej samej rzeczy. A to jest śmieszna wersja. Musiałem to tutaj wrzucić. Nie wiem, ilu z was o tym wie, ale jest ten dowcip w społeczności ateistycznej. Myślę, że mógł zostać zapoczątkowany przez Richarda Dawkinsa, ale mogę się mylić, że równie rozsądnym byłoby wierzenie w latającego potwora spaghetti, jak wierzenie w Boga. A to jest latający potwór spaghetti, tak na marginesie. To się nazywa dotknięty przez jego makaronowatość. Mniejsza z tym, to jest śmieszne. Nie jest to bardzo wyszukane, ale jest śmieszne. Po czym Bóg im pobłogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem, dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co porusza się po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały uczynione niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. To mi się też podoba. Pracowałem dużo jako terapeuta, jako coach z ludźmi, którzy odnosili spektakularne sukcesy. Byli zwykle pracoholikami, pracowali po 80 godzin tygodniowo. Bez przerwy. Tacy po prostu byli. Jedną z rzeczy, jakie zawsze staraliśmy się rozważać, było: jak dużo powinieneś pracować? Bo jedną z odpowiedzi jest: pracujesz, aż umrzesz, prawda? Po prostu doprowadzamy się do wyczerpania. To nie jest dobry pomysł. I musisz wydedukować, dlaczego nie jest to dobry pomysł. To musi być coś takiego. Nie chcesz wykonywać tak dużej pracy, aby ilość pracy, jaką wykonujesz, przeszkadzała ilości pracy, jaką ciągle mógłbyś wykonać, prawda? Bo jeśli pracujesz jak szalony przez 2 tygodnie, a później musisz leżeć w szpitalnym łóżku przez miesiąc, to w sposób oczywisty nie jest to bardzo produktywne. Musisz zorientować się, jak dużo możesz pracować sumiennie, a następnie ile czasu się regenerować, tak, że możesz później wstać i znowu pracować. Wiecie, ludzie zasadniczo dochodzili do wniosków podobnych do tego. Czegoś wdrukowanego na obraz boski. Można tak na to patrzeć. To znaczy, możesz harować przez 6 dni. I to żadne zaskoczenie, bo możesz pracować. Powinieneś odpoczywać co najmniej 1 dzień z 7, bo w przeciwnym razie nie docenisz zbytnio życia. To może być częścią tego. A drugą jest powtarzalność, wiecie, bo jedną z rzeczy definiujących moralność jest zdolność do powtarzania czegoś, prawda? Także jeśli coś jest prawidłowo zorganizowane w sposób moralny, to możesz to robić znowu, 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 bez żadnego pogorszenia. Także to jest jak związek. Jeśli twój związek jest negocjowany, możesz kontynuować te negocjacje i możesz być w długotrwałym związku. Możesz to zrobić dzisiaj, za tydzień, za miesiąc, za rok. Możesz to zachować na przestrzeni czasu. A to, powiedziałbym, jest wiedza, która była zbierana przez Bóg jeden wie jak długi czas, aby powiedzieć: zobaczcie, nawet Bóg potrzebował przerwy, aby docenić to, co się działo. Naśladowanie tego przez ludzi nie jest takim złym pomysłem. To jest coś, co współcześni ludzie powinni wiedzieć, ponieważ wydajemy się być, jesteśmy bardzo bogaci z historycznej perspektywy. Nasza zdolność do odpoczynku nie jest do końca tym, czym mogłaby być. I myślę, że to się źle odbija na ludziach. Dobrze, mam zamiar raz jeszcze poświęcić chwilę atrybutom Boga. Mówiłem o tym trochę w ubiegłym tygodniu, chcę do tego wrócić, bo wydaje mi się, że warto się nad tym nieco dłużej zatrzymać. Bo staramy się zrozumieć, co stanowiło to, co ludzie starali się uchwycić, gdy formułowali te przedstawienia.
W pewien sposób doszliśmy do wniosku, że mieliśmy do czynienia z próbą wyabstrahowania natury władzy, ze specyficznych aspektów władzy, jak również próbę, aby połączyć to ze świadomością jako tym, co daje wzrost bytowi jako takiemu, i próbą, aby podporządkować tę świadomość do czegoś, co ma cechy kosmiczne, cokolwiek to może oznaczać. I to jest stwierdzenie, że ma to kosmiczne cechy, bardziej niż odkrycie. To jest zaledwie stwierdzenie, że jest coś w świadomości, co ma istotność stwarzania świata, z konsekwencją, że jest to również związane z istotami ludzkimi. Dodatkowo, to jest bardzo ciekawy zestaw propozycji. Nie wierzę, aby były wyłącznie spekulacjami. To jest idealnie spójny argument, mimo tego, że w większości sformułowany jest metaforycznie. Tak więc, raz jeszcze chcę zbudować płaszczyznę powiązań dookoła pojęcia Boga. Jedną z rzeczy, które zrobił Freud, kiedy tłumaczył sny, a to jest dość użyteczne. Jeśli ktoś przychodzi do mnie ze snem, mówię mu, żeby opowiedział mi cały sen, a następnie mówię mu, żeby powtórzył mi wszystko wers po wersie, a następnie za każdym razem, gdy wypowiada wers, i zawsze, gdy jest tam podmiot albo jakaś rzecz, zawsze pytam ich, o czym ci to przypomina, albo co to dla ciebie znaczy, albo z czym ci się to kojarzy. To jest technika powiązań i ona jest oparta na idei, że twoja pamięć pracuje na zasadzie powiązań. I wiesz o tym, jeśli marzysz. Przechodzisz od jednej rzeczy do drugiej, tak jak w rozmowie. I możesz wziąć rzecz, która jest w środku pajęczyny powiązań i przez prześledzenie powiązań możesz w pewien sposób dotrzeć do tego, co ta idea ma znaczyć. A Jung rozwinął to przez, nazwał to wzmocnieniem snu. Przez myślenie o anegdotach, podobieństwach literackich i mitycznych, które mogą być związane z chronologiczną strukturą tego snu. I wydaje mi się, że czasem to może być niewiarygodnie pożyteczne. To jest tak, jakby sen był pomysłem, który stara się narodzić. Jest częściowo sformułowany. Jeśli to omawiasz i wzmacniasz, możesz przyspieszyć jego przemianę w lepiej wyrażoną ideę. A sen jest również czymś, bo twój mózg, twój umysł stara się, z jedną nogą w nieznanym stara się sformułować, co tam jest w nieznanym. I określić to, ale nie robi tego w jednym skoku. Nie bierze od razu możliwości i nie zmienia ich w wyrażalną ideę. Musi najpierw wyjaśnić, co tam jest, zrzutować to na twoją wyobraźnię i uchwycić, co to może być. I to przedstawia się w postaci snu. I jeśli zinterpretujesz sen, możesz temu nadać lepszy kształt. To mamy zamiar zrobić z atrybutami Boga, aby zbudować strukturę przedstawiającą, przynajmniej po części. Także hipotezą jest, że Bóg jest wyabstrahowanym ideałem, sformułowanym głównie po to, aby oddzielić ideał od jakiegokolwiek wcielenia albo człowieka. Ideą u podstaw tego jest również to, że jeśli władca staje się ideałem, państwo przemienia się w biblijny Egipt, a biblijny Egipt jest tyranią. Także w Starym Testamencie jest bardzo, bardzo mocna idea, której wydedukowanie zajęło ludziom Bóg jeden wie jak długo. Jeśli pomylisz pojęcie zwierzchnika z bieżącym władcą, wtedy twoja kultura automatycznie degeneruje się w kierunku państwa totalitarnego i obraca się w kamień. A to było zabójcze. Wtedy byliście niewolnikami. Wtedy to się wszystko w dodatku rozpadnie, niezależnie od tego, jak jest wielkie i wzniosłe. Gdy tylko władca stał się konkretnym wcieleniem ideału, nie było rozgraniczenia między człowiekiem a boskim pojęciem ideału. Wtedy społeczeństwo było skazane na zagładę. I uważam, że to lek. Uważam, że to prawda. Po prostu. I wydaje mi się, że widzieliśmy dostatecznie wiele powodów na to w XX wieku. I widzimy to samo powtarzające się teraz. Kiedy władca staje się ideałem, państwo zamienia się w biblijny Egipt. A biblijny Egipt jest archetypową tyranią. Także, jaki jest Bóg? Cóż, z perspektywy chrześcijańskiej mamy trzy elementy. Jeden wydaje się mieć coś wspólnego z tradycją. Także jest Bóg Ojciec. To jest po części ucieleśnienie, powiedziałbym, ludzkiego istnienia. A to jest pradawna, starożytna rzecz, jak również po części uosobienie tradycji, rodzaju ludzkiego, co również jest bardzo starożytną rzeczą. I to jest struktura, jak powiedziałem. To jest struktura, z której wynurza się świadomość. Pozwala nam zajmować się nieznanym jako takim. Następnie jest pośrednik pomiędzy tym a Chrystusem, powiedzmy. To jest Duch Święty. To jest ten ptak. To jest ten duch w bardziej wyabstrahowanym sensie. To jest prawdopodobnie najbliższe pojęciu świadomości jako takiej, do jakiego zbliżyło się chrześcijaństwo. Wiecie, bezcielesna świadomość, coś w tym stylu.
a następnie mamy pojęcie cierpiącej jednostki. I to jest bardzo skomplikowana idea. Mamy tę ideę, starą ideę. Wierzę, że początkowo była to idea żydowska, że czegoś w atrybutach Boga, wszechwiedzy, wszechobecności, wszechmocy, czegoś brakuje. To jest jakby zen koan. Jak takiemu czemuś może czegokolwiek brakować? A ideą jest ograniczeń. Także czemuś, co jest wszystkim, brakuje ograniczeń. Ta idea, kiedy pierwszy raz się na nią natknąłem, po prostu mną wstrząsnęła. To było tak genialne, błyskotliwe spostrzeżenie, że są zalety niebycia zdolnym do robienia pewnych rzeczy. Po części dlatego, że daje ci to coś do zrobienia. Jak mniemam, to jest bardzo duży tego składnik. A jeśli miałbyś wszystko, czego chcesz w każdej chwili, na wyciągnięcie ręki, nie ma o czym opowiadać. I to zabawne, wiecie, bo to się przydarzyło Supermanowi, postaci komiksowej. W latach 80. mógł żonglować planetami, mogły się od niego odbijać bomby wodorowe i nic mu nie było. Wszystko to się znudziło. Co możemy zrobić Supermanowi? Rzucisz w niego bombą wodorową, a on tylko z siebie strzepnie i przeczesze włosy. I to koniec. Cała seria komiksowa praktycznie wygasła. Bo on nie miał żadnych wad. Bez ograniczeń nie będzie żadnej opowieści. I wydaje mi się, że jest to całkowicie wyjątkowy pomysł. Częścią pojęcia Chrystusa. I to jest coś, nad czym głowiłem się dość długo. I nauczyłem się sporo od Junga. Mamy w chrześcijaństwie tę ideę, że jest świadomość jako taka, która w pewnym sensie jest wieczna, rozciąga się od początku dziejów do końca czasów. Ale to jest wyabstrahowane pojęcie. Ale brakuje mu pewnego poziomu rzeczywistości, bo nie jest nigdzie ukonstytuowane, nie jest ukonstytuowane w określonym czasie i miejscu w historii. Także idea Syna, trzeciej części Trójcy, albo jednej z osób Trójcy, jest pojęcie, że tradycja i świadomość jako takie muszą być również wszczepione w historię, w określonym miejscu i czasie. Także mamy te archetypowe zaszczepienie. To byłoby wcielenie. I to jest człowiek idealny, który akceptuje swoją śmiertelność i działa w szlachetny sposób. Ale to jest również archetypowa historia każdego z osobna. I wiecie, jest w chrześcijaństwie bardzo silny prąd. Powiedziałbym, że bardziej wyrażony w chrześcijaństwie prawosławnym. Że celem, że właściwą ścieżką życia jest wziąć tradycję, że tak powiem, i ducha, który jest powiązany ze świadomością jako taką i odegrać to w swoim życiu, w swoim własnym, osobistym życiu. W sposób analogiczny do tego, jak Chrystus odegrał to w swoim życiu. A to, co po części to oznacza, to akceptacja tragicznych warunków egzystencji. Także jest to po części zdrada, zdradzenie przez przyjaciół i przez rodzinę i przez państwo, a po części kara za grzechy, jakich nie popełniłeś. Czasem jest to wręcz ulga. Wiecie, losowa natura sprawiedliwości i również fakt ograniczoności. A następnie mamy wrażenie, że twoją powinnością i sposobem, aby wszystko działało we wszechświecie, jest zaakceptowanie tego jako niezbędnego prerekwizytu rzeczywistości. I zachowywać się szlachetnie mimo tego, to jest bardzo, bardzo potężna idea, o ile mogę powiedzieć. Jestem również, wiecie, świat to dziwne miejsce i widziałem w swoim życiu bardzo dziwne rzeczy. Jedną z rzeczy, które widziałem, pracowałem z ludźmi, którzy nie byli na właściwej ścieżce, tak bym powiedział. Jedną z rzeczy, które były bardzo ciekawe w przebywaniu wśród takich ludzi, było to, że byli jakby wręcz otoczeni przez swego rodzaju pole grawitacyjne. Mówię oczywiście w przenośni. I ich świat był wykrzywiony i zniekształcony, że jeśli wszedłeś z nimi w kontakt, nagle i ty zacząłeś odgrywać rolę w ich dramacie. I to było niemal nieuniknione. Manewrowali, manipulowali, interpretowali oni w sposób, który czynił cię złoczyńcą w ich historii, niezależnie od wszystkiego, od tego, co chciałeś zrobić. Jeśli nie spotkałeś się z czymś takim, a wierzę, że część z was miała okazję, nie wiecie, jak potężne to jest ciążenie. Także możliwe jest, aby ktoś zachowywał się jak obiekt o sile przyciągania i zaginał wszystko wokół siebie, aby pasowało to do ich wizji świata, ich tragicznej, nieszczęśliwej narracji. Widziałem też przeciwieństwo tego, gdzie ludzie, którzy pieli się ku górze, najlepiej jak potrafili, ze względu na to mieli pozytywny wpływ na ludzi wokół. I to porządkowało rzeczy wokół nich w głębokim stopniu. I uważam, że jest to otwarte pytanie. Stopień, w jaki kosmos uporządkowałby się wokół ciebie, gdybyś doprowadził się do porządku na tyle, na ile możesz.
Wiem, że sprawy mogą się potoczyć bardzo, bardzo źle, jeśli będziesz postępował bardzo, bardzo źle. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale przeciwne jest również prawdziwe. Jeśli zaczniesz się właściwie ogarniać, a następnie wywierasz pozytywny wpływ na swoją rodzinę, po pierwsze, to odbije się na kolejnych pokoleniach, ale również rozszerza się to na wspólnotę, a my jesteśmy zsieciowani ze sobą. Nie jesteśmy powiązani liniowo. My wszyscy mamy na siebie wpływ. Także jest to otwarte pytanie. Stopień, w jakim wprowadzenie w czyn pojęcia, że istnienie jest dobre i pojęcie, że możesz zaakceptować jego ograniczenia, że powinieneś dążyć ku wartościom, to jest otwarte pytanie. Jak głęboki wpływ miałoby to na strukturę rzeczywistości, jeśli rzeczywiście zdecydowałbyś się wprowadzić to w czyn? I widziałem w swoim życiu rzeczy, jak mówiłem, które wskazują na to. Wierzę, że jest metafizyczny składnik życia, zarówno jak i praktyczny, racjonalny składnik. Myślę, że zdarza się, że one się łączą. I widziałem, gdy to się dzieje. Wydaje mi się, że nie znamy ograniczeń wartości, cnót. Myślę, że nie wiemy, co prawdziwe wartości mogłyby nam dać, gdybyśmy ku nim dążyli w sposób uważny i praktyczny. Więc pojęcie, że jest coś boskiego w jednostce, która akceptuje warunki egzystencji i ciągle dąży ku dobru, wydaje mi się, że jest to idea zdecydowanie warta naszej uwagi. Wydaje mi się, że fakt, że ludzie wzięli tę ideę pod rozwagę przez co najmniej 2000 lat dość poważnie, jest również wskazówką, że jest to przynajmniej coś warte przemyślenia w odniesieniu do tego, to jest to pojęcie Trójcy. Ta sama idea tutaj. Widzicie, to jest również ciekawe. To, co mamy tutaj. Mamy Boga Ojca zasadniczo, który wyłania się z tego dziwnego. Widzicie, to nie jest do końca niebo. I widzimy to bardzo często na tych starych obrazach. To nie jest do końca niebo. Czymkolwiek było niebo, w które wierzyli ludzie, to jest coś jakby... Niebo się otwierało i był wymiar poza niebem. To jest coś w tym rodzaju. Chcę wam pokazać też to, aby pokazać wam, że nie jest to tylko zachodnie, zachodnia koncepcja. Ma to coś wspólnego z doświadczeniem mistycznym. Bo to jest bodhisattva. Wygląda jakby miał kapelusz, ale to nie jest kapelusz. To jest cała masa bodhisattvów, sięgających do wieczności. Prawda? I to otwarcie w niebie jest jakby otwarciem w czasie. A te rzeczy powtarzają się na przestrzeni czasu. To jest wieczne powtarzanie się tego zbawiennego archetypu. Niebo się otwiera i możecie zobaczyć tę samą rzecz powtarzającą się. Tę ideę zasadniczo. To jest niebieski Budda, który jest tworem uzdrawiającym, siedzącym u mandali, co jest jakby wyobrażeniem raju. To jest ta sama idea. Rzeczywistość otwiera się i odsłania. Ten obraz perfekcji, ideału. Także jest to uniwersalne pojęcie. I wydaje mi się, że jest to przedstawienie możliwości tego, że metafizyczne i fizyczne stają się jednym. W pewnego rodzaju komunikacji. To jest coś w tym stylu. I musicie pamiętać, że nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że ludzie mają metafizyczne i religijne doświadczenia. To jest absolutny fakt. Możesz je wywołać chemicznie. Możesz wywołać je elektrochemicznie. Wielu ludzi, którzy mają padaczkę, mają padaczkowe objawy prodomalne, związane z boskim oświeceniem. Także Dostojewski, dla przykładu, on miał padaczkę. To jest jedna z rzeczy, jak sądzę, która uczyniła go wielkim pisarzem. Bo Dostojewski miał to przeczucie, że będzie miał napad padaczkowy. I mówił, że jego odczuciem było, że świat otwierał się, a on był coraz bardziej i bardziej oświecony. Był dosłownie na skraju tego, by uchwycić sens istnienia. I wtedy miał napad padaczkowy. W subiektywnym odczuciu tak dużo wiedzy to było po prostu zbyt wiele dla niego do udźwignięcia. Wiecie, możecie powiedzieć, że to było odchylenie neurologiczne. Dobra, ale Boże, to był Dostojewski. Wiecie, więc nie możecie po prostu tego zignorować. Także to jest zasadniczo idea Trójcy. To pojęcie tutaj oznacza, krzyż jest ciekawą rzeczą. Krzyż oznacza środek. To jest X. I X jest centrum świata. X jest jak katedra. Centrum świata to jest to, gdzie jesteś. Bo jako świadomość jesteś środkiem świata. To centrum świata jest miejscem zdrady i cierpienia, i ograniczeń. To jest dokładnie to, czym to jest. A pytaniem jest, wiedząc to i wiedząc, że o tym wiesz, co do licha masz z tym zrobić? A to przedstawienie, sądzę, że jest to Goya. To przedstawienie sugeruje, że powinieneś dobrowolnie zaakceptować to, a następnie iść do przodu. Cóż, w dobrej wierze i z odwagą. To jest to pojęcie, a masz wsparcie. Masz wsparcie w postaci swojej tradycji. I dlatego potrzebujesz tradycji. Dlatego musisz być zanurzony w swojej tradycji. Bo bez tego, bez wsparcia, powiedzmy, twojego ojca,
Mam na myśli zarówno praktycznie, jak i metafizycznie. Bez tego za sobą, bez świadomości tego, że jesteś zarówno biologicznym, jak i uwarunkowanym kulturowo stworzeniem, bez głębi wiedzy, nie masz odwagi, aby to zrobić, bo nie wiesz, czym jesteś, czym mógłbyś być bez tego, bo jesteś historycznym, historycznym stworzeniem. Studenci pytają mnie czasem, po co uczyć się historii? To jest, bo historia jest o tobie, to dlatego. Historia mówi ci, kim jesteś. Nie możesz powiedzieć, kim jesteś, bo ty żyjesz tylko przez chwilę, więc potrzebujesz całej tej zbiorowej mądrości i tych informacji przypominających sen, i całej tej mitologii, i całej tej narracji, aby dowiedzieć się o tym, czym jesteś poza tym, co w sobie widzisz. I wiecie, okładają cię pięściami, dokuczają ci, można o tobie powiedzieć 50 okropnych rzeczy. Wiesz, masz problem z poczuciem własnej wartości, jesteś przygarbiony, masz wszystkie te problemy, także nie jest łatwo dostrzec, powiedzmy, tę boskość, która kryje się za tym wszystkim, dopóki nie znasz heroicznych opowieści z przeszłości i metafizyki świadomości. Nie wydaje mi się, abyś mógł mieć odwagę, aby postrzegać się jako ten rodzaj stworzenia, które może stać prosto, pod naporem tego egzystencjalnego ciężaru i posuwać się naprzód z odwagą i wdziękiem. Oczywiście jest to jeden z powodów, dla których mówię o tych opowieściach biblijnych. I jest 21:30. Musimy się więc zatrzymać. Cenzura treści konserwatywnych i liberalnych na YouTube nabiera tempa. Możesz pomóc z nią walczyć, dając lajka, subskrybując i udostępniając materiały, które przypadły ci do gustu. Na każdym kanale, który lubisz, nie zapomnij zaznaczyć dzwonka obok przycisku subskrybuj. W przeciwnym wypadku to YouTube i jego algorytmy będą decydowały o tym, które treści będziesz widzieć, a których nie.